następuje próba zmienienia tego, co przez całe istnienie Kościoła było traktowane jako prawo Boże. Klerykalizm jest herezją. Wszyscy, którzy mają wątpliwości wobec papieża Franciszka, są faryzeuszami. No i niestety z przykrością muszę powiedzieć, że jestem rozczarowany tym pontyfikatem. Ja powiem tak, ja się nie odnajduję tu na tej sali, bo nasze dyskusje do niczego nie doprowadzą. My tego Kościoła tu nie uzdrowimy. Czuję się jako ten, który uderza w Ojca Świętego. Papież nie jest źródłem prawdy. Szanowni Państwo, dziękuję za zaproszenie do poprowadzenia tej rozmowy. Powiem szczerze, że kiedy klerycy mi ją zaproponowali, to miałem mieszane uczucia z kilku względów. Pierwszy wzgląd to był taki, że dotarło do mnie, jak wielka przepaść pokoleniowa jest pomiędzy mną a moimi studentami. Ponieważ kiedy ja byłem na studiach, niewyobrażalne było postawić pytanie, jakim papieżem jest Jan Paweł II. Nie było to nawet możliwe i nikt z nas by o tym nie pamiętał. Raczej moglibyśmy zapytać, czego mamy się nauczyć od papieża Jana Pawła II. Natomiast nikt z nas jako student by nie zapytał, jakim on jest papieżem. W domyśle, że pozwalamy sobie na jakieś recenzowanie papieża. Czy, że jednak mamy raczej go słuchać niż recenzować. I wtedy pomyślałem sobie, że gdybyśmy na studiach zadali takie pytanie, jakim papieżem jest Jan Paweł II, to padłoby odpowiedź, jest papieżem Kościoła rzymskokatolickiego, następcą Jezusa Chrystusa, to by dyskusję skończyło. Natomiast zgodziłem się prowadzić tę dyskusję patrząc na gości, którzy wezmą w niej udział, ponieważ wiem, że wszyscy, którzy tutaj są, wierzą w to i tutaj nie musimy się spierać, że jest następcą, papież Franciszek jest następcą Jezusa Chrystusa, jest papieżem Kościoła rzymskokatolickiego, czy papieżem Kościoła katolickiego. I druga rzecz, jeżeli pozwolę sobie tytułem wprowadzenia wspomnieć taki wątek autobiograficzny, akurat kiedy wybrano papieża Franciszka, oglądałem ten moment w gronie przyjaciół i zapamiętałem jedną chwilę, kiedy papież Franciszek wyszedł i powiedział dobry wieczór, buona sera. Wtedy moi znajomi powiedzieli, coś z tym papieżem jest nie tak. Coś z tym papieżem jest nie tak. Jak to papież może powiedzieć dobry wieczór? Papież powinien powiedzieć, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, ponieważ przyszedł tutaj głosić Chrystusa, a nie jakieś świeckie zwyczaje. I kiedy siedziałem i rozmawiałem z nimi, przypomniało mi się, jak pracując jeszcze z panią Janą w Gościu Niedzielnym, na Filipinach robiłem materiał o tamtym kościele. Wiele lat przed wyborem papieża Franciszka, może nie wiele, ale kilka lat. I przypomniałem sobie, jak kardynał Tagle, rozpoczynając mszę świętą, wyszedł do ołtarza i powiedział dzień dobry bracia i siostry, oni mu odpowiedzieli dzień dobry ojcze. No i wtedy dopiero zaczął sprawowanie Eucharystii. I dotarło do mnie, że nie zrozumiemy tego papieża, jeżeli będziemy próbowali go wtłoczyć w nasze ramy, nasze europejskie myślenie. Że nie zrozumiemy go, jeżeli będziemy próbowali narzucić mu to, jaki ma być, albo nasze wyobrażenia o tym, jaki powinien być papież. Potem znowu gdzieś funkcjonując i pisząc o Kościele w Ameryce Południowej i też dzieląc się z tamtymi księżmi swoimi wątpliwościami co do działań papieża Franciszka, oni opowiedzieli mi o dwóch rzeczach. I już to przytaczam i oddaję głos naszym gościom. Opowiedzieli mi o Buenos Aires, kiedy kardynał Bergoglio posługiwał w tym miejscu. Zadali mi pytanie, wiesz, ile tam było ludzi chodzących do kościoła, tak zwanych dominikantes? Oczywiście skąd nie wiedzieć, nie? Ja mówię, 1%. 1%. Był biskupem kościoła, gdzie 1% ludzi regularnie chodziło do kościoła na mszę świętą. Jak jesteś biskupem w takim kościele, to co masz zrobić, tak? To masz odwrotną sytuację niż do tej, która jest w Ewangelii. W Ewangelii zgubiła się jedna owca, tu się zgubiło 99 i masz tę jedną, tak? No i możesz o tę jedną teraz dbać, bo się głaskać, nie wiem, karmić i tak dalej. I druga rzecz, kiedy na Favela Rio de Janeiro uczestniczyłem we mszy świętej, powiedziałem temu księdzu, który tam sprawował Eucharystię niedzielną, że jestem pod wrażeniem tego, jak ci ludzie się modlą. Że ci ludzie w Ameryce Południowej, pełny kościół, tym bardziej w takiej biednej dzielnicy. A on mi mówił, wiesz, co z tego, jak oni dzisiaj po tej mszy idą na kolejne spotkanie z jakimś szamanem, i będą na przykład składali zwierzę w ofierze w uczcie jakiegoś bóstwa. Nie? I oni nie widzą problemu w tym, żeby być na mszy świętej, przyjąć Chrystusa w komunii świętej, a potem iść na przykład składać ofiary w uczcie jakimś bożką.
tylko mówi, no wiesz, co ja mam zrobić, tak? Mam ich od razu wyrzucić, mam im powiedzieć, mają się wynosić, bo nic nie rozumieją z chrześcijaństwa. I wtedy dotarło do mnie, że my w Europie mamy bardzo podobną sytuację. Że też jesteśmy na mszy świętej, a potem idziemy do różnych poszłów. One się różnie nazywają, tak? I papież, przychodząc stamtąd, z tamtego świata, z tamtej kultury, staje przed nami Europejczykami. No i sprawuje tę funkcję nie tak, jak był nauczono w szkole, bo nie ma szkół dla papieży, niestety. Tylko jest po prostu Jose Bergoglio wybrany do tego, żeby pełnić tę funkcję. I w myśl tej zasady, że nie przyszliśmy recenzować papieża, ale w jakimś sensie go posłuchać i wydobyć coś z jego nauczania, chciałbym postawić pierwsze pytanie, które niech będzie pytaniem do wszystkich rozpoczynających tę naszą dyskusję. No właśnie, patrząc na te kilka lat już, jak papież Franciszek nauczył, które ze słów, które z tematów, które z obrazów jest dla Państwa, tak, dla Państwa najważniejszy, najistotniejszy, na który byście dzisiaj wskazali jako ten przez pryzmat, którego możemy patrzeć na ten pontyfikat. Pani Joanna była wezwana jako pierwsza na scenę, więc nie będzie jako ostatnia dzisiaj. Zgadza się? Zgadza. Tak. Przepraszam, znamy się z Pani Joanną dosyć długo, więc nie będziemy dawać, czyli nie jesteśmy na tym. Zacznijmy od Pana Tomasza. No więc ja zacznę jednak od takiego sformułowania, że zmienił się to pytanie, które zadali klerycy. Ono zostało zadane z bardzo prostego powodu. Otóż Ojciec Święty Franciszek jest papieżem, jest kimś, kto wywołuje ogromne kontrowersje wewnątrz Kościoła. I to trzeba powiedzieć zupełnie otwarcie. Dlatego klerycy zadają to pytanie, ponieważ wiele z decyzji, propozycji, elementów nauczania papieża jest kontrowersyjne dla sporej części katolików, także dla sporej części duchowieństwa. I nie mówimy o Polsce tylko, bo w Polsce ta dyskusja jest wyciszona. Media katolickie jej nie podejmują, udają, że nie ma tematu. Główni teologowie, poza naprawdę nielicznymi wyjątkami, kilku, mówią, nic się nie zmienia, nic się nie dzieje. Ale jeżeli poczytamy prasę amerykańską, jeżeli poczytamy watykanistów włoskich, nawet jeśli poczytamy część opinii katolickiej niemieckiej, to okaże się, że bardzo wiele z decyzji, bardzo wiele z propozycji, bardzo wiele ze zmian papieża spotyka się z bardzo silnym oporem. I teraz dlaczego? Gdybym miał odpowiedzieć na to pytanie, to bym powiedział tak. Problemem nie jest styl papieża Franciszka. Nie jest to, że on wychodzi do biednych. Nie jest to, że jest latynoski w pojmowaniu Kościoła. Problemem dla ogromnej rzeszy katolików jest to, że papież Franciszek ma bardzo konkretną agendę tematyczną. Jest zwolennikiem głębokiej reformy Kościoła w duchu kardynała Martiniego. I bardzo konsekwentnie tę reformę realizuje po kolei. Ostatni przykład to jest reforma dotycząca byłych zlaicyzowanych duchownych. Duchownych, którzy przechodzą w stan świecki. Ostatnie ograniczenia, które jeszcze nałożył na byłych duchownych, nie można być byłym duchownym, ale księży, którzy zostaną przeniesieni do stanu świeckiego, które nałożył jeszcze Jan Paweł II, żeby zatrzymać falę, która szła przez Kościół w latach 70. Dziesiątki tysięcy księży, zakonników odeszło. Jan Paweł II zatrzymał tą falę, odroczył przyznawanie tego statusu osoby świeckiej, przenoszenie do stanu świeckiego i zastrzegł, że byli księża nie powinni, to jest jasno powiedziane, nie powinni uczestniczyć w życiu parafialnym w parafii, w której do niedawna pracowali jako duchowni, nie powinni wykładać teologii, nie powinni sprawować posługi w parafii. Papież Franciszek powiedział, nie ma problemu. Mogą, a nawet powinni być zintegrowani z parafią, w której służyli. Mogą sprawować w niej różne posługi. I teraz ja oczywiście rozumiem podstawę. Podstawą jest głębokie miłosierdzie. Ale pytanie jest o to, co się dzieje ze zwykłymi katolikami,
którzy widzą, że człowiek, który rok temu ich spowiadał, sprawował mszę świętą, w tej chwili jest w pełni zintegrowany z życiem parafii, tak jakby jego święcenia, które przecież są przyjmowane na wieczność, nic nie znaczyły. I to jest pytanie, które trzeba zadać. To znaczy, czy to miłosierdzie, które głosi papież, jest miłosierdziem wobec wszystkich? Czy to miłosierdzie nie jest brakiem sprawiedliwości wobec ofiar? Dokładnie to samo pytanie trzeba zadać w przypadku słynnego przypisu D'Amoris Laetitia. Możemy w Polsce udawać, że on nic nie zmienił. Możemy twierdzić, że nauczanie Jana Pawła II, ba, całego Kościoła przez 2000 lat się nie zmieniło, ale wiemy, że się zmieniło. Oficjalnie potwierdziły to episkopaty Niemiec, Filipin, Włoch, część biskupów amerykańskich, biskupi regionu Buenos Aires. Oficjalnie za prawdziwe uznał ich interpretację sam papież Franciszek. Opublikował te dokumenty w Acta Apostolice Sedis i zobowiązał nas, motu proprio, do posłuszeństwa tej interpretacji. I to są zmiany idące bardzo głęboko reformujące Kościół. Ostatnio mieliśmy synod amazoński, wyreżyserowany przez papieża Franciszka. To on mianował głównych uczestników tego synodu. On mianował takich, a nie innych jego sekretarzy. On ustalił agendę tematyczną. No i synod zapostulował święcenie diakonów stałych, żeby zarazić problemowi braku kapłanów w Amazonii. Teraz proste pytanie. Ilu jest diakonów stałych w Amazonii? Nie w Ameryce Łacińskiej, w Amazonii. No bo jak mają zarazić temu wielkiemu problemowi, jakim jest brak kapłanów, no to trzeba zadać pytanie, jaka to jest liczba. W samej Ameryce Łacińskiej jest 6 tysięcy, to jest prawda, ale w Amazonii jest ich zero. Zero. No więc ja zadaję proste pytanie, w jaki sposób wyświęcenie zero diakonów stałych ma zarazić problemowi braku duchownych w Amazonii? To pytanie służy tylko wnioskowi. Otóż postulat synodu amazońskiego w ogóle nie odnosi się do Amazonii. Część kurialistów niemieckich wprost mówi, czekamy na podpis papieża, mamy 2200 aktywnych diakonów stałych. No u części żony się nie zgodzą, ale 2000 rozwiązuje nam problem braku księży na lata. Czy papież może to zrobić? Może. Pytanie brzmi, dlaczego nie zrobić tego z otwartą przyłbicą? Po co opowiadać nam bajki o tym, że święcenie diakonów stałych rozwiązuje problem Amazonii, jeśli chodzi o problem Germanii? Czy papież może zmienić dyscyplinę sakramentów w odniesieniu do rozwodników? To już jest bardziej skomplikowane, bo to jest kwestia głębsza, także doktrynalna. Ale załóżmy, że w jakichś sprawach może. Tylko dlaczego robić to przy pomocy przypisu, który interpretuje grupa biskupów, nawet nie całej Argentyny, tylko regionu Buenos Aires, bo inne regiony przyjęły inną interpretację, którą to interpretację prywatnym listem potwierdza papież, która to potem interpretacja i prywatny list zostaje opublikowany przez jakieś medium argentyńskie, potem dopiero przez Osservatore Romano, potem na stronach Watykanu, potem w Acta Apostolice Sedis. To proste pytanie i rodzi się obawa, że arcybiskup Bruno Forte w jednej z wypowiedzi publicznych, który powiedział, przygotujcie nieprecyzyjny dokument, bo będzie rozwałka, będzie zadyma, jak przygotujecie precyzyjny, a ja go uściślę, jest niestety prawdziwe. Więc na pytanie, jakim papieżem jest Franciszek, odpowiedź brzmi, jest wielkim reformatorem. I ostatnia refleksja, bardzo często pytania zadawane przez papieża Franciszka są słuszne. To jest pytanie o odchodzących z Kościoła ludzi, to jest pytanie o to, że niemała część z wiernych nie może przystępować do Komunii Świętej. To jest pytanie o to, co zrobić z byłymi księżmi. Problem polega, moim zdaniem, na czym innym, że odpowiedzi, które proponuje papież Franciszek, są anachroniczne. To znaczy są odpowiedziami, które prezentował Kościół na Zachodzie w latach 70. Luzujmy
liberalizujmy, okazujmy miłosierdzie, rezygnujmy z tożsamości katolickiej. I myśmy już te odpowiedzi przetestowali. Wiemy, jakie są skutki tych odpowiedzi w Kościele w Niemczech, w Holandii, w Szwajcarii, w Austrii. To są puste kościoły. Przetestowały je także wyznania protestanckie, które poszły dużo dalej. Czy kościół niemiecki, ewangelicki EKD nie ma problemu z powołaniami? Ma, a celibatu nie ma tam od 500 lat. Czy kościół szwedzki, kościół Szwecji nie miał problemu z powołaniami? No miał, dopóki nie zaczął ordynować kobiet. Ale jak zaczął ordynować kobiety, to przestał ordynować mężczyzn, bo nagle się okazało, że faceci nie chcą być pastorami. Więc jakby wydaje się, że cała ta agenda przygotowana przez niezwykle pobożnego, ja Ojcu Świętemu, podobnie jak kardynałowi Martiniemu, nie odbieram ani szczerości, ani wiary, ani głębokiej pobożności. Więc ta agenda przygotowana przez głęboko wierzącego i wybitnego biblistę, jakim był kardynał Martini, tematów, i on to wprost mówił, co trzeba zmienić, żeby Kościół stał się nowoczesny, została już przetestowana, w związku z tym my wiemy, że ona się nie sprawdza. Pan redaktor mówił, że w takim sensie wytyczył teraz drogę, uciekając z tego od pytania, które zadałem. Natomiast dobrze, ja nie jestem od tego, żeby tutaj narzucać coś naszym prelegentom. Natomiast rzeczywiście zastanawiam się, czy padło tutaj Amoris Laetitia i chciałbym, żeby tutaj może też do tego odnieść się w jakimś sensie ojciec Kazimierz, który siedzi w mojej prawej stronie. Czy to nie jest trochę tak, że mamy dokument, cała dyskusja na temat tego dokumentu sprowadza się do jednego przepisu. Tak jak jest właśnie z nauczaniem papieża Franciszka. On ileś lat naucza, natomiast generalnie rzecz biorąc recenzowane są zdania gdzieś wyrwane z jakiejś jego wypowiedzi i potem jest cała machina pokazująca, że właśnie coś z tym papieżem jest nie tak. Zwracam na to uwagę, bo ja sobie zadałem trud kiedyś, żeby sprawdzić, które słowo najczęściej pojawia się w Amoris Laetitia. No tak, po prostu czytałem ten dokument i sobie podkreślałem, tak? Nie wiem, czy ktoś z Państwa w ten sposób patrzył na ten dokument. Otóż najczęściej pojawiającym się słowem w Amoris Laetitia jest słowo włączać. Papież mówi, żebyśmy mówili językiem włączającym, żebyśmy starali się włączyć, zastanawili się, co zrobić, żeby włączać innych do Kościoła, tych, którzy dzisiaj się czują wykluczeni. Natomiast cała nasza dyskusja na temat dokumentu poszła w kierunku tego, kto powinien być wykluczony. Takie mam wrażenie, ale czy to jest tylko moje wrażenie, niech ojciec Kazimierz się odniesie. Słuchając, najpierw się ustosunkuję króciuteńko do pana redaktora. Zastanawiam się nad takim faktem, który obserwuję, a mianowicie doszło do pewnego zderzenia tego katolicyzmu latynoamerykańskiego w osobie papieża z naszym katolicyzmem bardzo racjonalnym. I powiem szczerze, że kiedy 2 lata temu wybraliśmy przełożonego generalnego naszego zgromadzenia zakonnego z Chile, to zacząłem chyba trochę lepiej rozumieć papieża Franciszka. Natomiast chciałem odwołać jeszcze do innej rzeczy, a mianowicie rzeczywiście z jednej strony papież może budzić podziw za pewną odwagę reformowania, z drugiej strony budzi pewne zakłopotanie albo wręcz nawet zdenerwowanie czy nieakceptację. Powiem szczerze, że patrzę na historię naszego Kościoła i takich faktów, próbowałem sobie przypomnieć analogiczne fakty do zinterpretowania tych twierdzeń. Otóż na Soborze Watykańskim II długo ojcowie soborowi nie mogli przegłosować konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym. Było 18 projektów, z czego przegłosowano na dzień przed zamknięciem soboru 13 projekt, który my znamy jako Gaudium et Spes. Jaką rolę odegrało Gaudium et Spes w życiu Kościoła, większość z nas zapewne wie. Natomiast kardynał Lefebvre, Marcel Lefebvre, kiedy przegłosowano tę konstytucję, z kilkoma innymi biskupami wyszedł, mrucząc ponoć pod nosem, że to nie Duch Święty inspiruje ten sobór, tylko sam diabeł.
Więc opozycja wobec nowego, które pojawia się w Kościele, nie jest odosobniona. Ona mi się wydaje była i ona się pojawia. Podobna opozycja była wobec Jana Pawła II w nieco innym kontekście, co nazywamy protestem kolońskim teologów. A więc te opozycje się pojawiają i patrząc uczciwie z naukowego punktu widzenia, należy się zbliżyć do prawdy na tyle, ile się da, dlatego że odnoszę wrażenie, że my często przyjmujemy prawdę z drugiej albo trzeciej ręki, a nie z bezpośredniego źródła. I to nam wykrzywia obraz tego, co widzimy. Ale to jest, powiedzmy, za jakieś, powiedzmy, jakaś afirmacja tego, co robi papież Franciszek. Mamy drugą stronę, która no bulwersuje w jakimś stopniu. Przyjeżdża pani Scheurich-Wielgus, znana z działań w Polsce, z prezesem fundacji i nasz papież, usłyszawszy, że on był molestowany przez księży, całuje go w rękę. Pytam, gdzie są służby dyplomatyczne, które powinny papieża uprzedzić, kim ten człowiek jest. Taki gest może być gorszący dla tych, którzy na to patrzą i którzy są w sercu naszego Kościoła. Więc rzeczywiście z jednej strony może być jakiś zachwyt i uznanie, z drugiej strony zakłopotanie albo wręcz dezaprobata. Ale wspomniałem, że w naszym zgromadzeniu od niedawna mamy nowego przełożonego generalnego, który jest Chilijczykiem. I starałem się porównać niektóre teksty, oczywiście to jest niewspółmierne, ale dochodzę do takiego wniosku, że aby szukać specyfiki nauczania papieża Franciszka, należy doszukiwać się w pewnych wątków, po pierwsze w teologii wyzwolenia, sięgnąć trochę wcześniej, prawda? Wiemy, że teologia wyzwolenia próbowała nam ożenić Ewangelię z komunizmem. I kardynał Ratzinger wtedy bardzo ostro zareagował, wydając dwie noty doktrynalne, które, że tak powiem kolokwialnie, ukręciły łeb sprawie. Ale patrząc na papieża Franciszka, to nie jest tylko latynoamerykańska teologia wyzwolenia, to jest również duchowość ignacjańska. I pozwoliłem się przyjrzeć się temu i jednocześnie odpowiedzieć tutaj księdzu Rafałowi na pytanie o Amoris Laetitia. Otóż centralnym elementem specyfiki teologii w nauczaniu Franciszka jest jego wizja Kościoła, moim zdaniem. Kościół jest przede wszystkim ludem Bożym w drodze do Boga. Ludem pielgrzymującym i ewangelizującym, który przekracza niezbędny wymiar instytucjonalny. W tak rozumianym Kościele prymat wiedzie łaska, dzięki której musi on być miejscem niezasłużonego miłosierdzia i wszyscy mogą czuć się zaakceptowani, kochani, doświadczając przebaczenia, umocnienia, aby żyć w zgodzie z Ewangelią. Czyli wizja Kościoła Franciszka jest wizją, która jest nam bliska z Soboru Watykańskiego II. Kościół jako wspólnota ludu Bożego, albo idąc dalej, wspólnota wspólnot. A więc Franciszek rezygnuje jakby z wymiaru eklezjalno-hierarchicznego w kierunku wizji Kościoła jako ludu Bożego, co zostało właśnie wyrażone w adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia. Kolejną specyfiką, i na to powinienem zwrócić uwagę jako zakonnik, to jest jego nawiązywanie do duchowości ignacjańskiej. Mówiąc krótko, w duchowości ignacjańskiej jest to, co mi jako wykładowcy katolickiej nauki społecznej jest bliskie, a mianowicie stosowanie paradygmatu katolickiej nauki społecznej. Widzieć, ocenić, działać. I zdaje się, że na niekorzyść drugiej metody dedukcyjnej, która mówi, jest Bóg, Bóg mówi, człowiek tak powinien postępować. Mamy odwrotną metodologię, od dołu, obserwacja rzeczywistości i ten paradygmat wydaje mi się w nauczaniu papieża Franciszka być dosyć wyraźny, że on patrzy, co się dzieje. Patrzy na pokiereszowane małżeństwa, na pokiereszowane życie ludzkie
i zastanawia się, jak to powiedział ksiądz Rafał, jak ich włączyć. Możemy się kłócić jako teologowie i jak w słynnej książce Umberto Eco Imię Róży, kłócić się, czy suknia należała do Jezusa, czy nie należała. Dominikanie, jak wiemy, mówili, że należała, a franciszkanie mówili, że nie należała, bo ślubowali ubóstwo, prawda? Więc możemy się kłócić, dzielić włos na czworo, ale wydaje mi się, że tutaj trzeba oprócz takich pojedynczych faktów, które mogą nas jakoś niepokoić, zobaczyć generalnie, spojrzeć na te 11 tomów, które zostały w ubiegłym roku opublikowane, nauczania papieża Franciszka i tak jak powiedział tutaj ksiądz Rafał, nie skupić się na jednym przypisie, na jednej sprawie i zgeneralizować ją tak, że cała reszta dokumentu traci swoje znaczenie, prawda? I jeszcze chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy, która dla mnie jest tutaj taka dosyć ważna, a mianowicie słowem kluczem jest tutaj słowo komunikacja. Przy czym komunikat dotyczy nie tylko tego, kto komunikuje, ale również odbiorców. Zgodnie z tą teorią komunikacji analizie podlega nie tylko twórca tego komunikatu, ale również odbiorca. Co jest ważne w przypadku mediów. Odwołując się do teorii komunikacji, według, tak mi się wydaje, papieża Franciszka, zarówno teologia, jak i ewangelizacja są komunikacją i powinny być komunikacją. Ich celem nie jest bowiem jedynie przekaz informacji, ale kształtowanie rzeczywistości. Nie będę wchodził w głębie teorii komunikacji, bo nie o to chodzi. Celem papieża jest zmiana postrzegania roli teologii w Kościele, aby służyła ona ewangelizacji. I tu zgodzę się do pewnych idei kardynała Martini, bo rzeczywiście te wątki można tam znaleźć. Można więc powiedzieć, że papież Franciszek stwarza sytuację, w której być może realizuje swój dobrze znany sobie samemu plan, ale z drugiej strony, i do tego jeszcze mam nadzieję nawiążę później, mamy różne wypowiedzi ludzi autorytatywnych, które ustosunkowują się do papieża Franciszka. Mam nadzieję, że będzie czas na to w dyskusji. Jest jeszcze jeden wątek. Prześledziłem badania socjologiczne w Polsce i okazuje się, że papież Franciszek jest akceptowany przez wielu ludzi, którzy powiedzmy nie są ściśle związani z Kościołem. Mamy liczne świadectwa, które pokazują oddziaływanie Franciszka na ożywianie wiary wielu osób, ale mamy drugą stronę, że istnieje dość duże zablokowanie komunikacji papieża wśród kleru, czasem sióstr zakonnych, środowisk konserwatywnych, mediów prawicowych. I zadaję sobie pytanie, dlaczego tak jest? I idę jeszcze dalej. Cofam się o 2000 lat i mówię sobie, w jakiej sytuacji był Jezus, gdy nagle musiał się zetknąć z faryzeuszami i sadyceuszami, nie? I oni mieli dokładnie dopracowany system teologiczny. Wskazania co do joty dopracowane. A jednak doszło do kolizji między Jezusem a faryzeuszami. Staję sobie chcieliśmy bardzo podziękować za powiedzenie, że wszyscy, którzy mają wątpliwości wobec doktrynalnej zawartości papieża Franciszka czy teologicznej precyzji są faryzeuszami. To bardzo dobrze ustawia, bardzo dobrze ustawia dyskusję. Jest to oczywiście... Jest to prowokacyjne, ale wydaje mi się, że ten panel powinien postawić pytania, na które będziemy szukać odpowiedzi po panelu, prawda? Tak jak powiedziałem, niebezpieczne jest to, ja dokładnie pomyślałem o tym, nie nazwał faryzeuszami tych, którzy mają pytania. Spotkałem się, już oddaję głos panu redaktorowi, ponieważ bałem się, znając publikację pana redaktora, zadać pytanie podziw czy zgorszenie. Podziw. Na ojca zawsze. Natomiast rzeczywiście bardzo często spotykam się z takimi głosami wśród duchownych, wśród wierzących,
że papież Franciszek tak mocno wychodzi szukać tych, których nie ma, że zaraz straci tych, którzy są. I wtedy mówię zawsze, generalnie no, na tym polega podobna Ewangelia, bo Jezus mówił, że dobry pasterz zostawia, wychodzi jak już mu się jedna zgubi, tak? A 99 zostawia, ale to może byłoby lepsza analogia niż faryzeusze i saduceusze. Podziw czy zgorszenie? No tak, bo to faryzeusze chcieli wprowadzać rozwody, a nie Pan Jezus. Także można powiedzieć, że to można równie dobrze odwrócić tę sytuację, prawda? Pan Jezus odwoływał się do początku mimo nierozerwalności, a za faryzeuszami na przykład szła tradycja jezuicka, kazuistyczna, która również szukała sposobów na to, żeby rozmiękczyć jakby twardą taką sakramentalną naukę Pana Jezusa. Ja mówiąc szczerze, nie chcę mówić bezpośrednio o papieżu, dlatego że najpierw takie credo, że papież jest widzialnym zwornikiem naszej jedności katolickiej, jako urząd, jako osoba, jako to ciało, które znajduje się w Rzymie i które po prostu spaja nas wszystkich w jednej wierze. Ja raczej interesuje mnie pewna sytuacja Kościoła, w której on się znalazł za tego pontyfikatu. Wydaje mi się, że tutaj łatwo szukamy jakiejś analogii, na przykład plotki o szemrzącym arcybiskupie, nie kardynale Lefebvre wychodzącym z auli soborowej. Myślę, że problem jest jednak taki, że w czasie tego pontyfikatu mamy wyraźnie taki spór z jednej strony o to, o metodę duszpasterską. I ja na przykład bardzo cenię i pewne rozwiązania jakby dla świata. Cenię ten wątek ekologiczny, sprawiedliwość społeczną. To są rzeczy, które są w ogóle dla mnie bardzo bliskie i z przykrością jakby obserwuję, że są one przykrywane, można powiedzieć, przez jakby te inne spory, tak? Ale wydaje mi się, że nie powiedzieliśmy tu o jednej rzeczy, że to, co budzi kontrowersje w tym pontyfikacie, to jest to, że następuje próba zmienienia tego, co przez całe istnienie Kościoła było traktowane jako prawo Boże, a nie prawo ludzkie, tak? I że prawa Bożego nie można zmieniać, tak? Na przykład dotyczyłoby to rozwodów, prawda? No to są jakby ta tradycja dotycząca udzielania komunii osobom, które żyją trwale w grzechu, tak? Wydaje się, że jednak ma taką tradycję niezmienną przez całe istnienie Kościoła i tu jakby Amoris Laetitia jest problemem. Nie możemy powiedzieć, że nie jest problemem. Jest problemem. Tak samo wydaje mi się, że problemem jest to, że te różne kwestie, które nam się przedstawia jako odległe właśnie kłopoty Amazończyków, są tak naprawdę problemem Kościoła w Niemczech, który próbuje swoją agendę, swój sposób życia narzucić całemu Kościołowi i nie ma to specjalnie nic wspólnego z miłosierdziem, mam wrażenie, a raczej z taką chęcią zachowania jakiejś struktury kościelnej w Niemczech, no bo jak ma się 60 święceń w ciągu roku i 27 milionów katolików, no to jakoś trzeba dotację państwową, że tak powiem, rozprowadzić, tak? Znaczy potrzebna jest hierarchia. Słucham? Synod ekologiczny, no tak, ale to jakby już zostawiam, bo ja powiedziałem, co mi się podoba, może powiedzieć, w tym pontyfikacie. I teraz, wydaje mi się, że teraz nie zgodzę się z księdzem doktorem, znaczy, bo przechodzę do tego prawa Bożego, bo ksiądz doktor powiedział, że papież jest następcą Pana Jezusa. Otóż myślę, że nie jest następcą Pana Jezusa, tylko następcą świętego Piotra. I to jest troszkę inny charyzmat. No, zadaniem świętego Piotra jest przekazywać i umacniać braci w wierze. To jest charyzmat świętego Piotra, który Pan Jezus przekazał świętemu Piotrowi. Tak, można mówić, że jest charyzmat Pawłowy też, prawda, charyzmat Janowy. Są różne charyzmaty. Święty papież i święty Piotr mają charyzmat zachowywania braci w wierze i przekazywania tego, co otrzymywaliśmy. Pytanie, czy nie znajdujemy się w sytuacji kryzysu urzędu papieskiego po prostu, tak? Bo jeszcze się raz nie zgodzę. Ksiądz mówi, że nie ma szkoły dla papieży, ale to nieprawda, jest szkoła dla papieży. Po pierwsze są teksty ewangeliczne, poza tym jest to cała tradycja, można powiedzieć, papiestwa, które nie jest czymś dowolnym, nie jest jakimś urzędem, który przychodzi, wychodzi człowiek i mówi, co myśli i zmienia to, co było, na to, co teraz jemu się wydaje, że jest. Tak? Można powiedzieć, że nieomylność w ogóle papieska jest tylko pewnym rodzaju znakiem nieomylności całego Kościoła. Jeżeli dzisiaj biskupi okręgu Buenos Aires mówią, że to, co wczoraj było święte, dzisiaj już nie ma specjalnie znaczenia i możemy rozeznać inaczej, tak? W sprawie rozwodu, w sprawie świętości i małżeństwa i nierozerwalności, to jest dokładnie to, że to, co wczoraj było święte, uznajemy, że dzisiaj jest nieważne i że mamy jakiś nowy Kościół, jakąś nową rzeczywistość.
Moim zdaniem Kościół stoi przed, i możemy tutaj to zaklinać, że tak nie jest, stoi przed problemem i koniecznością przemyślenia tego, co Jan Paweł II w Utunum Sint nazwał koniecznością na nowo przepracowania prymatu piotrowego. Kiedyś wydawało się, że to jest kwestia tylko ekumeniczna, relacji katolików z prawosławnymi na przykład, tak, żeby ten ich honorowy prymat, nie wchodząc w szczegóły, jakoś zjednoczyć się z tym prymatem jurydycznym i prymatem charyzmatycznym, który mamy w Kościele. Dzisiaj moim zdaniem jest to problem samego środka Kościoła, ponieważ widzimy, że urząd papieski w takiej formie jak dzisiaj, kiedy papież jako osoba niezwykle wyemancypował się od tego urzędu. I to już było za Jana Pawła II, za Pawła VI, za Jana XXIII i za Piusa XII również. De facto dzieli Kościół w środku, tak? Dzieli go i nie dzieli go tylko w sprawach błahych, czy nawet niedyscyplinarnych, nie duszpasterskich, ale sensu stricte doktrynalnych. Znaczy mogą mi Państwo teraz zakrzyczeć, że to nie, że to wszystko można wyjaśnić, wszystko można, oczywiście wszystko można wyjaśnić, ale podział Kościoła jest rzeczywisty i ta strona, nazwijmy to konserwatywna, ma dobre argumenty przeciwko zmianom, które próbuje się zaprowadzać. Więc moim zdaniem, ja jak mówię, tak powiedziałem, papież jest naszym ojcem, mamy jednego ojca i powinniśmy wszystko robić z różnych stron tego sporu, żeby pozwolić się wyprowadzić z Kościoła, bo oczywiście takie pokusy prawdopodobnie są i po, nazwijmy, lewej i prawej stronie, ale to nie znaczy, że nie ma realnego problemu przemyślenia całego funkcjonowania papiestwa w Kościele, bo czy naprawdę uważamy, że wszystko jest świetnie za tego pontyfikatu? Czy wystarczy, że powiemy, że papież jest z Argentyny, że kocha Amazończyków, że ma inny styl, że go nie rozumiemy, bo jesteśmy racjonalnymi Europejczykami? No ale zaraz, przepraszam, rozumny kult Boży, tak? Rozumna służba Boża, to są słowa świętego Pawła, tak? I to jest nasza, można powiedzieć, nasza wiara. Nasza wiara zawsze była rozumna, w każdej epoce. No czy teraz mamy, nie wiem, jakby porzucić tę rozumność, dlatego że będziemy współczuć z Amazończykami, którzy zresztą w 75% mieszkają w miastach, nie są żadnymi Indianami, to zresztą będzie z Tomka opowieścią, tutaj się też zgadzało, więc jakby, no okazuje się, że mamy do czynienia z jakimiś dziwnymi sytuacjami w Kościele, tak, które z jakimś rodzajem manipulacji, nawet bym powiedział, może i papieżem, tak, może i katolikami. Także moja taka teza i jakby tutaj ta kwestia to jest to, że przed Kościołem stoi przemyślenie, jak ma dalej funkcjonować urząd papieski. Dziękuję. Słuchałem o tych zmianach. To pomyślałem sobie, że przez pierwsze 3 wieki mniej więcej Kościół mówił, że są 3 grzechy główne. Zaparcie się wiary, zabójstwo i cudzołóstwo. Jak ktoś popełni któryś z tych grzechów, nie ma szans, żeby dostał rozgrzeszenie. Tak było, tak? To znaczy przez pierwsze 3 wieki, jak ktoś zaparł się wiary, albo popełnił cudzołóstwo, albo zabójstwo, nie mógł dostać rozgrzeszenia. I wtedy pomyślałem sobie, kiedy nastąpiła jednak zmiana, że ci cudzołożnicy mogą dostać rozgrzeszenie, czy wtedy w Kościele też następowało takie tłumaczenie, że mamy do czynienia z kryzysem, że powinniśmy to przemyśleć, że zmienia się coś, co było jakoś od lat ustanowione? Znaczy sytuacja jest jednak inna, dlatego że od tych, którzy zgrzeszyli cudzołóstwem, wymagano nawrócenia, tych i powrotu na drogę, można powiedzieć, kościelną. A jeżeli ktoś, nie wiem, na przykład porzucił swoją rodzinę, związał się z kimś innym i teraz w ramach rozeznania powie się, że tamten związek sakramentalny jest nieważny i teraz można przystępować do komunii, a co z dziećmi, porzuconą osobą i tak dalej. Znaczy to nie ma tutaj jakby analogii, tak? Bo tam była kwestia, że można się nawrócić z grzechu ciężkiego, ale trzeba go porzucić, tak? Idź i nie grzesz więcej. Natomiast tutaj mamy taką sytuację, że legalizuje się nowy związek, który de facto jest związkiem świeckim zawartym jakby w kontrze do związku sakramentalnego. Taką konsekwencję z tego wyciągnęli biskupi Argentyny, więc jakby to nie jest analogiczna sytuacja, no, na zdrowy rozum. Nie chodzi o to, żebyśmy we dwójkę dyskutowali. Ja nie słyszałem o legalizacji tego związku, ale ten temat zostawię. Chciałbym dać głos, tak jak się omawialiśmy, tak, księdzu Tadeuszowi. Czy rzeczywiście ksiądz Tadeusz ten kryzys i tą konieczność przemyślenia, o którym mówił Władysław? Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie, bo mój panel, w którym wezmę udział, będzie jutro. Dzisiaj zastępuję pana Pawła Milcarka, którego ojciec zmarł.
I z tego względu również przygotowałem się pod tym kątem, aby pokazać plusy i minusy pontyfikatu. Przede wszystkim miałem okazję być wcześniej w Ameryce Południowej przed wyborem, nawet Buenos Aires, kiedy kardynał Bergoglio był kardynałem i metropolitą. I kiedy dowiedziałem się od mojego kolegi, który jest ze Zgromadzenia Księży Michalitów, jest proboszczem obecnie Buenos Aires, o tym wydarzeniu, wyborze, no to on mówił, że przeżył dwa razy wybór papieża. Raz w Polsce jako kleryk, kiedy wybierano Jana Pawła II, i drugi raz jako ksiądz w Buenos Aires, kiedy wybierano papieża Franciszka. I co było ważne, był ogromny entuzjazm ze strony ludzi. I on mówił, że właśnie ten taki spontaniczny pochód, otwarte kościoły, msze święte odprawiane o północy po tej informacji, wszystko mu przypominało to, co było w Polsce. Druga sprawa, ja byłem też bardzo pozytywnie nastawiony do wyboru, że po papieżu, który pochodzi z Polski, później z Niemiec, pojawia się papież z Argentyny, czyli to pokazywało taką powszechność kościoła. No i niestety z przykrością muszę powiedzieć, że jestem rozczarowany tym pontyfikatem, bo to, co początkowo wydawało się wielkim pozytywem, później poszło w taką stronę, w której mogę powiedzieć, a jestem już 30 parę lat tam księdzem, że ja się w takim kościele nie odnajduję. Dlaczego? Dlatego, że mam wrażenie, i to jest mój główny zarzut, że papież Franciszek chce być takim fajnym papieżem. To znaczy, on się wszystkim chce przypodobać. Prawicy, lewicy, ekologom. I nagle brakuje mi tego w ogóle jakby rdzenia. To znaczy, co jest w ogóle rdzeniem Kościoła, tak? Jeżeli już taka sprawa jak nierozerwalność małżeństw jest podważona, jeżeli sprawa przywracania, o czym wspomniał pan redaktor, księży, którzy zdradzili, odeszli z kapłaństwa, oni mają być z powrotem dla tych wiernych przywróceni. No, dla mnie to jest coś, czego ja no, mogę powiedzieć, jestem wtedy w pozycji faryzeusza, no, bo już używając tego określenia, bo ja uważam, że są pewne rzeczy, których się nie da zmienić. Myślałem, że pontyfikat papieża Franciszka będzie postawieniem pewnych akcentów od nowa, a więc właśnie wyjście do tych ludzi biednych, co zresztą papież Franciszek robi. Wyjście do tych zlaicyzowanych, ogromnych metropolii. Buenos Aires, zdaje się, ma 13 milionów, ta ogromna metropolia. I więc wydawało mi się, że początkowo to jest takie akcenty tylko, że właśnie się ożywi Kościół. Natomiast jeżeli zaczyna się zmieniać pewne rzeczy, a dla mnie tu się zgadzam z przedmówcami, synod amazoński, przepraszam za takie określenie, to jest wielka ściema, bo to nie dotyczy Amazonii, to dotyczy po prostu zmiany Kościoła pod pretekstem, że się przywiezie paru Indiach w pióropuszach i powie się, że dla tych Indian w pióropuszach, którzy zresztą przylatują samolotem w dżinsach, przebierają się tam w zakrystii w pióropusze i że dla tych pióropuszy Kościół się zmieni. Gdyby Ojciec Święty, a jestem za tym, zwołał synod, w którym będzie dyskusja o tym, czy dopuścić żonaty do święceń, czy nie, a to ja rozumiem, że wtedy się wszyscy wypowiadają, czyli jest synod powszechny. Tutaj dodam, że z panem Tomaszem Terlikowskim mamy wspólną książkę, która tu jest zresztą wystawiona, w 2013 roku napisana. Chodzi mi tylko o prawdę, gdzie ja jestem gorącym zwolennikiem święcenia viri probati, czyli mężczyzn żonatych, również z tego względu, że moi przodkowie obrządku ormiańsko-katolickiego czy grecko-katolickiego byli księżmi żonatymi. Pan Tomasz miał wtedy inną koncepcję, ale niemniej się spieraliśmy w tej książce. Ale to była dyskusja, gdzie nie robiono tej ściemy, tylko mówiono, czy rzeczywiście jest możliwość, jakie są plusy, jakie są minusy, no bo wiadomo, celibat jest przez Kościół wprowadzony, a nie jest dogmatem wiary. I gdyby taka była dyskusja,
a to mogę to przyjąć. Natomiast jeżeli się cały czas ucieka do Amazonii, do ekologii, do zniszczenia środowiska i bokiem wpuszcza się te tematy nie tylko święcenia wiri, probaty, ale także kapłaństwa kobiet czy wiele innych rzeczy, to moim zdaniem to jest nieuczciwe wobec reszty. I teraz jakie są moje doświadczenia? Myślę, że było wiele też fałszywych takich zjawisk. Między innymi mówiono o efekcie Franciszka, że się zapełniły seminaria w Polsce. Ja tu nie chcę gościowi niedzielnemu przypominać artykułu, w którym była taka wyraźna, że efekt Franciszka, ludzie idą do seminariów duchownych. To gdzie ten efekt Franciszka dzisiaj jest? Tak? Jak seminaria duchowne w Polsce? Była mowa, jak seminaria w Polsce wychowają. Kolejna rzecz, która jest dla mnie bardzo trudna i moim zdaniem wykracza poza posługę papieża, to jest te setki wypowiedzi papieża nie na tematy kościoła czy teologiczne. Żeby nie być gołosłownym, Ojciec Święty wracając z Japonii, o czym mówił? O rozbrojeniu jądrowym, mówił o pestycydach, o tym, żeby mięsa nie jeść i tak dalej, i tak dalej. I moim zdaniem to nie jest posługa, do której został kardynał Bergoglio powołany. Bo on ma mówić o zbawieniu ludzi, ma mówić o tym, jak lepiej duszpasterzować, włączać, tu się zgadzam, że to jest pozytyw akurat, włączać pewne grupy, jak docierać do tych zagubionych owiec, a nie robić się światowym ekologiem, który nagle staje się takim autorytetem, no właśnie od tych wszystkich rzeczy. No, dojdziemy do takiej sytuacji, zwłaszcza grzech ekologiczny, no to już jest moim zdaniem kompletnie niepotrzebne, bo wszystko jest już w przykazaniach. Czci ojca i matkę swoją, czyli czci również ojczyznę, nie zabijaj. To wszystko można bardzo mądrze, jasno, wyraźnie powiedzieć wszystkim ludziom. Ja dzisiaj mam polemikę w jednym z portali z panem Szymonem Hołownią, który powiedział, że Pan Jezus jest zwierzęciem, tak? Bo jest ofiarowany. Więc ja daję przykład, mieszkam na wiosce w tej chwili, gdzie ludzie w Wigilię zanoszą opłatek kolorowy do zwierząt gospodarczych, dają do żłobu, bo uważają to zwierzę za stworzenie Boże i stosunek do tych zwierząt jest taki chrześcijański. Ale nie znaczy, że krowa ma nam teraz zastąpić zbawienie człowieka. Czego ja jeszcze oczekiwałem od papieża Franciszka, zwłaszcza biorąc pod uwagę powody, dla których zrezygnował Benedykt XVI, to znaczy oczyszczenia Kościoła. Rzeczywiście, o czym może jutro będziemy mówić, Kościół jest na krawędzi ze względu na ogromne skandale obyczajowe, które nie dotyczą, moim zdaniem to nie chodzi o te głośne nazwiska, tylko o załamanie się takiej moralności, zwłaszcza wśród duszpasterzy, ale też wśród ludzi świeckich. I teraz, czy coś się zmieniło? Oczywiście pewne sprawy tam zostały zaakcentowane. Natomiast do dzisiaj nie odpowiedział Ojciec Święty na list arcybiskupa Karola Vidano, który jako były nuncjusz w Stanach Zjednoczonych postawił jednak bardzo poważne zarzuty i postawił też dużo pytań. I jeżeli to nie zostanie ujawnione, tylko będziemy mówić o ekologii, to jest odwracanie takich problemów. To samo homolobby, które moim zdaniem przeżera Kościół w tej chwili dokładnie, od góry do dołu. To znaczy w książce tej napisałem nawet, że im wyżej, tym gorzej. No niestety te przykłady idą od góry. Nie widzę takich radykalnych zmian, które miałyby spowodować, że ludzie głęboko wierzący albo szukający Pana Boga mogliby się w Kościele poczuć jak u siebie w domu. Wręcz odwrotnie. Robi się tyle już furtek, że nagle się okaże, że Kościół to są wszyscy. Czy on jest ochrzczony, czy nieochrzczony, czy chodzi do Kościoła, czy nie chodzi. Ona nagle się okazuje, że jest też członkiem Kościoła. Czyli ci wszyscy, którzy są
no tu już padło takiego, tradycjonalista, czyli ktoś, kto wierzy w Pana Boga i przykazania, to on jest jakiś gorszy. To znaczy on jest tradycjonalista, może prawicowy, może ekstremista. Już nie wiadomo nawet, jakie epitety padną pod adresem tych normalnych ludzi. Jeszcze jedną rzecz powiem, że wiele działań Ojca Świętego nie ma odbicia w rzeczywistości. To znaczy ja akceptuję wiele jego wypowiedzi, zwłaszcza dotyczących biednych, ubogich, troski. Jestem duszpasterzem niepełnosprawny. Ja to wszystko akceptuję, tylko to Jan Paweł II to samo mówił. On nic, papież Franciszek nic nowego w tej dziedzinie nie powiedział. Ale z kolei Jan Paweł II, jak i Benedykt ogromnie akcentowali obronę życia poczętego, czego nie ma de facto w nauczaniu papieża Franciszka. To jest temat trzecio- czy czwartorzędny. Jeszcze jedną taką rzecz już powiem. Dlaczego nie widzę kontynuacji? Ja już nie chcę mówić, jaka to jest diecezja, ale w zeszłą sobotę, właśnie wtedy, kiedy w innej części Polski odbył się pogrzeb biskupa bardzo zacnego, Bronisława Dębowskiego, wspaniała postać, zorganizowano dla nuncjusza papieskiego imprezę w podziemiach kopalni soli, no ale to już chyba... No i może są jeszcze Kostrzecina jakieś, czy Białegostoku. Nie, przepraszam, zapędziłem się, ale w kopalni soli. I co było, proszę Państwa? Przyjechał nuncjusz, ściągnięto chór pana Rubika. Przecież on nie śpiewał za darmo. Orkiestrę, chór z Wrocławia. Orkiestrę z Jeleniej Góry. I impreza. I na finałem imprezy pan Rubi tam klaskanie, wszyscy komórki świecą, feta 7 czy 8 arcybiskupów, z góry mówię, że arcybiskupa wrocławskiego tam nie było, na szczęście. Krojenie torta. Tu jest rektor seminarium krakowskiego, więc też się gryzę w język, ale jeden z kleryków do mnie napisał, proszę księdza, jakby papież jakby Pan Jezus przyszedł, to by to bractwo rozgonił biczami. I więc też jest pytanie, dlaczego... Nie, ale tylko nuncjusza. Mnie chodzi o nuncjusza właśnie. Nie, nuncjusza. Właśnie nuncjusza. Nuncjusz siedzi tam, akceptuje wszystko, to jest feta na jego cześć, bo przyjechał do tego miasta. Nuncjusz się zachowuje na zdjęciach wesoły, radosny, bo pan Rubik gra. I pytanie, jak to się przekłada na nauczanie papieża Franciszka? To znaczy, gdyby papież Franciszek chciał zmienić Kościół, to by posyłał takich nuncjuszy, którzy by przede wszystkim odmówili udziału w takiej imprezie. To do końca się też pozwolę nie zgodzić, bo no. trudno teraz obarczać odpowiedzialnością, tak jak się odpowiedziałem, odpowiedzialnością za zachowanie poszczególnych księży, obarczali biskupa na przykład. Nie, czy nuncjusz jest przedstawicielem papieża? Ja też jako ksiądz jestem przedstawicielem swojego biskupa w parafii, więc no to też tak można analogicznie robić. Nie trudno, bardzo to więc ksiądz mi pozwoli jedną rzecz dokończyć, że jeżeli robi się reformę Kościoła, a niewątpliwie jest to reforma Kościoła, to przede wszystkim przygotowuje się ludzi, którzy idą właśnie do innych krajów i którzy też swoim świadectwem i uczciwością i prawością dają przykład. To nie tylko dotyczy nuncjusza. I tego mi właśnie w nauczaniu papieża brakuje, że jest mówienie, ustawiczne mówienie o wielu sprawach, natomiast jak coś do czegoś przychodzi, to okazuje się, że nawet ci, którzy, przepraszam, powiem brzydko, są na etacie u papieża, nie realizują tego i dlatego jest takie rozczarowanie. O tym, że tutaj to moje wtrącenie się było zasadne, to chociażby nie świadczy fakt, czytałem ostatni tekst pana Tomasza Robińskiego w Do Rzeczy, w którym napisał o kardynale Sarachu. Mamy cześć człowieka, papieża, który jest na etacie papieża. No i myślę, że tutaj
Więc teraz jakby wyciąganie wniosków, że taki, a nie inny duchowny zachował się w ten sposób, to znaczy, że papież jest zły, może jest za daleko idące. Ale ponieważ Joanna już czeka bardzo mocno, żeby im dać głos, chciała bardzo być tą ostatnią, no ale niestety panowie się rozgadali. Będzie pierwszy. Także, no właśnie, ja, no, padło tutaj bardzo mocne stwierdzenie księdza Tadeusza, że się nie odnajduje w tym kościele, albo że trudno się odnaleźć ludziom wierzącym w tym kościele, jak w domu. Czy ty się odnajdujesz w tym kościele? Witam Państwa serdecznie. Ja powiem tak, ja się nie odnajduję tu na tej sali. Być może wywoła to różne reakcje, ale powiem tak, ja się tu źle bardzo czuję. Przyjechałam tu, nie chciałam, nawet dzisiaj jak rano wstawałam, powiedziałam mężowi, nie jadę. Po pierwsze, równowaga jest zachwiana tutaj między nami. Ewidentnie się z panami nie zgadzam, z czcigodnymi księżmi. Po drugie, wydawało mi się, jestem o tym przekonana, że ja jako osoba świecka nie mam absolutnie żadnego prawa oceniać jakiegokolwiek działania Ojca Świętego. Bo to jest namiestnik Chrystusa. To jest człowiek, którego wskazał Duch Święty w ważnym głosowaniu, mimo że wielu próbowała to głosowanie podważyć. Jest to człowiek, którego wskazuje Duch Święty jako człowieka Chrystusa na ziemi. Sprawuje posługę Piotrową, oczywiście. I teraz tak, tego nauczył mnie, nie mogę tego nie wspomnieć i odwołać się, ksiądz Dolindo Ruotolo. Człowiek, który był, można powiedzieć, przez Kościół ciemiężony i w pewnym sensie nękany. Ponad 19 lat zawieszenia, dzieła na indeksie. Ten kapłan miał prawo rzucać gromami w Kościół, ile się da, ale nigdy tego nie zrobił. I zawsze bronił Ojca Świętego, zawsze bronił Kościół. Mówił tak, bo to jest jakby dla mnie punkt wyjściowy jest taki. Czym jest Kościół? Kościół, my mówimy mistyczne ciało Chrystusa. Ksiądz Dolindo upraszcza to jeszcze, mówi Kościół to Jezus. I mówi tak, jeśli uderzasz w Kościół, jeśli uderzasz w Ojca Świętego, który jest głową Kościoła tu na ziemi, to uderzasz w Chrystusa. I to są potężne słowa dla mnie, dlatego ja się czuję tak nieswojo. Nie mam prawa oceniać, czy dobrze, czy źle Ojca Świętego. Ja powiem tak, przyjechałam tu, żeby powiedzieć Państwu o mojej wielkiej miłości do tego Ojca Świętego. Bardzo go kocham. Bez względu na to, czy rozumiem, czy nie rozumiem różne jego decyzje. Porównanie, z którego się Państwo troszkę śmialiście, do Jezusa Chrystusa ma swoje uzasadnienie. Bo kiedy Jezus był na ziemi, wytykano mu wszystko. Mówiono, jest to pijak i żarłok. Mówiono, idzie do Samarytan. Idzie tu, tam. Każdy jego gest był poddawany wątpliwości. Łapali go za słówka. Co się dzisiaj dzieje? To nie chodzi, żeby całą resztę porównywać do faryzeuszy. Broń Boże, jesteśmy wszyscy razem w Kościele Chrystusa i jestem przekonana, że wasza troska pana Tomasza i pana redaktora o Kościół wypływa tylko z miłości do Kościoła. No, nie ma innej możliwości. Ale są pewne rzeczy, które przypominają bardzo historię sprzed 2000 lat. Przychodzi papież, który na jednej, ja bardzo dobrze pamiętam, bo byłam jako dziennikarz, uczestniczyłam w konklawie. Pamiętam ten moment, kiedy staliśmy w deszczu, byliśmy wszyscy jako dziennikarze, mogę powiedzieć, przerażeni tym, co się dzieje, bo poprzedni papież przed kilkoma dniami wyleciał helikopterem z Watykanu. Co to była za sytuacja? W jakim momencie kościoła byliśmy? Nagle na balkon wychodzi człowiek niezwykle pokorny, który kłania się przed ludźmi. Mówi buona sera. W języku włoskim, w fragmencie Ewangelii. Tylko proszę mnie teraz dobrze zrozumieć. Gdzie Chrystus przychodzi po zmartwychwstaniu, nie mówi pokój wam, tylko mówi właśnie dzień dobry, buongiorno, buona sera. Tak prosto. On się kłania przed ludźmi. To jest papież, dla mnie to jest papież wielkiej pokory. Który poprzedni namiestnik Chrystusa klęka
i całuje stopy przywódców afrykańskich, którzy są odpowiedzialni za rozlew krwi i za wojnę w Afryce. Jaką trzeba mieć pokorę, żeby taki gest zrobić? Jeśli ucałował człowieka, którego ksiądz wspomniał, to on ucałował go tylko jako ofiarę molestowania. To też jest gest pokory. To, że mu nie powiedziano dokładnie... ale przedstawiono. Chodzi o to, co papież, jaką informację dostał na bieżąco. Nie, to już nie odpowiada za otoczenie. I teraz papież, który mówi, żeby wyjść na peryferię, żeby iść do tych, którzy się nam pogubili, którzy są poza Kościołem. I papież, który wreszcie na pierwszej audiencji, to musiało wywołać efekt piorunujący, w pewien sensie uderza w kapłanów i wytyka od początku pontyfikatu to, jeden po jednym. Mówi, bo wy jesteście alter Christus, wy jesteście świadkami Chrystusa, a nie wnosicie wszędzie światła, ludzie wam uciekają. I to są rzeczy, które spowodowały zamęt i wzburzenie. Musiały. Ja nie rozumiem wszystkich gestów papieża. Ja nie rozumiem i nie muszę rozumieć wszystkiego. Ale idę za księdzem Dolindo, który mówi tak, że jeżeli czegoś nie rozumiesz, nawet na poziomie Rzymu, to jest takie piękne jego kazanie, mówi, to jedyne, co możesz zrobić, po pierwsze uklęknąć przed Najświętszym Sakramentem i móc się za Kościół. Nie? Nic więcej, bo nasze dyskusje do niczego nie doprowadzą. My tego Kościoła tu nie uzdrowimy, a powiem więcej. Publikacje, które poddają pod wątpliwość Ojca Świętego, które stawiają go w ciemnym świetle, które nawet jeżeli słuszne są pytania, ale podkładają kłody pod nogi jemu, tylko sieją zgorszenie. I teraz zadaję sobie pytanie, ile ludzi wróci do Chrystusa po takich porzucaniu takich oszczerstw na Kościół, na Ojca Świętego. Nie mam, ja się tego nauczyłam, mówię to o własnym doświadczeniu od księdza Dolindo. Nie wolno, nie ma takiej możliwości, żeby podnieść słowo na Ojca Świętego i na Kościół, bo to dobra, na pewno. Ksiądz Dolindo mówi tak, że od tego jest najbliższe otoczenie. Od tego są ludzie Kościoła, na pewno nie my świeccy. Dlatego ja się tutaj w pewnym sensie źle czuję. Ojciec Święty, jak popatrzeć na jego kroki, idzie do ubogich, dba o ziemię, mówi pewnych rzeczy i pewnych, i też to trzeba bardzo wyraźnie tu powiedzieć, 80%, mówię to z całą świadomością, 80% rzeczy, które do nas docierają w mediach, są przekłamane o Ojcu Świętym. Przekłamane. Jak się czyta teksty źródłowe, to też rzeczywiście, tak jak dzisiaj powiedział ksiądz biskup, trzeba mieć mocne nerwy. Słuchajcie, jak się czyta tłumaczenie i się porównuje tekst źródłowy. Ile Ojcu Świętemu się wycina z kontekstu. Ten człowiek naprawdę dużo cierpi. Antonio Socci, słynny, który rozpętał burzę w kościele i podważył wybór Ojca Świętego. Jak się czyta jego blog, już dawno przestałam, żeby się nie truć. Ten człowiek nawet potrafi Ojcu Świętemu wypomnieć, że nie klęka przed Najświętszym Sakramentem. I pisze to w momencie, kiedy Ojciec Święty jest ze ciężkim schorzeniem nogi i nie był w stanie tego zrobić. Więc zawsze mi się tak przypomina, że świętemu Janowi, jak wychodził w skórze wielbłądziej, to też mówiono, że źle, że w tej skórze wychodzi. Już dochodzimy do momentu, w którym za chwilę będziemy mówić, że sznurówki ma złe. Do wszystkiego się doczepiamy. To jest, ja tyle tylko, co mogę powiedzieć, że namiestnik Chrystusa i naprawdę nie do nas należy ocena, to jest tylko sianie zamętu. I zawsze zadajmy sobie pytanie, ile osób wróci do Chrystusa, jak będziemy już siać ciemność zamiast światła. Słynny Amoris Laetitia, ten nieszczęsny przepis. W wielu punktach Amoris Laetitia jest odwołanie bardzo wyraźnie, o tym nie mówimy, do Familiaris Consortio. I Ojciec Święty pisze, że pozostają niezmienne wszystkie punkty Familiaris Consortio. Nie ma tam takiego zwrotu, że dopuszczam do komunii rozwiedzionych. Jest zapis o rozeznawaniu duszpasterskim.
z zachowaniem przepisów familiaris consortio. To, że Kościół niemiecki interpretuje tak, a nie inaczej, i nie jest prawdą, że Ojciec Święty powiedział, że to jest jedyna interpretacja. Powiedział tak do biskupów argentyńskich, że wasza interpretacja jest właściwa. Tak, tylko proszę sobie... wpisał ją na akta apostolice Sedis i uznał, że obowiązuje to nauczanie tak. wszystkich katolików. Właśnie. Tak, wpisał, to jest prawda, ale nie ma tam zmiany doktryny Kościoła. Nie ma. Nie ma, jest zawołanie do rozeznawania. Podtrzymane są zapisy familiaris consortio, czyli można udzielać komunii pod ścisłym warunkiem życia w czystości. Jest odwołanie do familii. Proszę przeczytać uważnie źródłowy dokument. To, że Kościół niemiecki, czy jakikolwiek inny... ...czwarte kościoła na świecie uznało tą zmianę. I papież ją potwierdził. No to jak papież ją potwierdził, to papież wie, co chciał napisać. Powiem tak, nie będę... Nie wiem, mikrofonu, ale studniczniki na skończy. Będę upierać się przy tym, że doktryna jest niezmieniona. Ale teraz proszę zobaczyć, w co my wchodzimy. Jeżeli nie rozumiemy czegoś, to tak jak naprawdę to jest to porównanie, ja się będę tego trzymać. Jak Jezus przyszedł na ziemię, to jego nikt nie rozumiał. Wszyscy mówili, no byli przerażeni tym, co się dzieje. Nawet między apostołami były konflikty. To ja jako osoba wierząca milknę, nie rozumiem. To jak gdybyśmy tą energię, którą spożywamy na dyskusję, czy też na łamach prasy, czy tu spożyli na klęczenie przed Chrystusem sakramentalnym i modlitwę za Kościół, to uważam, że byłoby dużo lepiej. Ale to w takim razie to teraz się proszę zgłosić. Ale to wypada się rozejść i dalej nie rozmawiać. Znaczy tak, w zasadzie powinniśmy teraz udać się do kościoła i klęczyć. Dobrze, więc przejdźmy teraz do kilku rzeczy. Znaczy, oczywiście możemy powiedzieć, że jedyną rolą katolików świeckich jest klęczenie przed Najświętszym Sakramentem i pokorne przyjmowanie wszystkiego, co powie Ojciec Święty Franciszek, bo jesteśmy tylko świeckimi. Tylko, że takie podejście byłoby sprzeczne z nauczaniem Ojca Świętego Franciszka, który mówi, klerykalizm jest grzechem, klerykalizm jest herezją. Dyskutujcie na temat tego, co proponuję. Bierzcie udział w tej dyskusji, zadawajcie pytania. No więc jest proste pytanie, czy mamy być wierni temu wezwaniu Ojca Świętego i zadawać pytania, pytać się o to, czy każde rozwiązanie wskazane przez Ojca Świętego jest słuszne, czy nie. Czy też mamy, mówiąc tak już potocznie, mordy w kubeł i przed Najświętszy Sakrament. Przepraszam, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, papolatria jest również herezją. Otóż Sobór Watykański I, a Kościół nie zaczął się od Soboru Watykańskiego II, tylko od Soboru Watykańskiego, tylko od w ogóle Soboru Jerozolimskiego i od zesłania Ducha Świętego. Sobór Watykański I mówi bardzo jasno, papież nie jest źródłem prawdy. Papież jest strażnikiem prawdy. Prawda jest ponad nim. On ją tylko rozeznaje. A zatem, jeśli wydaje się, jeśli można mieć wątpliwości, czy jakieś tezy Ojca Świętego są zgodne z nauczaniem jego poprzedników, wszystkich od Piotra, to obowiązkiem i teologów, i osób świeckich jest zadawać pytanie, choćby po to, żeby owe wątpliwości wyjaśnić. Nie po to, żeby podważać autorytet, tylko żeby je wyjaśnić. Ten poziom papolatrii uczyniłby z nas świadków Jehowy. Każdorazowy prezydent może powiedzieć dowolną tezę, a świadkowie Jehowy muszą to przyjąć w posłuszeństwie. Otóż to nie jest nauczanie katolickie o Ojcu Świętym. Ksiądz Dolindo jest wspaniałym człowiekiem, ale święty Wincenty Palotti bardzo jasno mówił, że powiedzenie, że Duch Święty wskazuje zawsze tą właściwą osobę, że kardynałowie uczestniczący w konklawie zawsze właściwie odczytują
wolę Pana Boga i to samo mówił Benedykt XVI. Jest po prostu nieprawdziwe teologicznie. To jest nieprawda. Mówiąc, że Duch Święty zstępuje nagle na tą grupę i wybiera zawsze tego właściwego, mówimy ludziom nieprawdę. To nie jest teologia katolicka. 130 ponad kardynałów pomyliło się. To nie jest teologia katolicka. Modląc się do Ducha Świętego. Święty Wincenty Palotti. Ale dokumenty czy, dobrze, Jana Pawła II, proszę przeczytać. Chciałem zadać pytanie. Pani Joanno, czy jak gdyby obecnie papieżem był papież Borgia, to również byśmy mówili, że tego fantastycznego, troszczącego się o własną rodzinę i o wartości własnej rodziny papieża wskazał bezpośrednio Duch Święty i każdy, kto go krytykuje, tak, występuje przeciwko Jezusowi Chrystusowi. W ustach ojca Kazimierza tak protestuje o... Jeśli chodzi o... Jeden i drugi jest papieżem. Jeden i drugi pełnił ten sam urząd. Ja tylko próbuję pokazać, nie porównuję tych dwóch osób, próbuję tylko pokazać, że teza, że każdorazowo papieża wskazuje Duch Święty, jest przynajmniej dyskusyjne. Sam papież Benedykt mówi, że czasami Duch Święty jest w stanie w konkretnym konklawie tylko zapobiec wyborowi najgorszemu. A święty Wincenty mówił, że czasem papież jest wybierany jako dopust, a nie jako dar i jest kanonizowany. Ale idąc dalej. A było i trzech papieży, tak? I trzeba było ich anulować wszystkich, bo nie było wiadomo, co z tym idąc zrobić. Dalej, odnosząc się do już bezpośrednio do tematu. Zacznę od faryzeuszy. To była prowokacja. Ja wiem, ale warto sobie uświadomić, że faryzeusze zadawali dobre pytania. To nie jest tak, że oni tylko kwestionowali paskudnie, że byli wrednymi ludźmi i tak dalej. Zadawali dobre pytania. Kiedy opuszczony zostaje paralityk, w Kafarnaum, to oni zadali dobre pytanie. Któż ma prawo odpuszczać grzechy, jeśli nie sam Bóg? Gdyby nie to pytanie, nie byłoby odpowiedzi Jezusa, bardzo jasnej, w której on mówi, że jest Bogiem. Mało tego, faryzeusz, tak się składa, stworzył teologię chrześcijańską, fundamenty teologii chrześcijańskiej, czyli święty Paweł. I ten paskudny faryzeusz, zamiast klęknąć przed Najświętszym Sakramentem, kwestionował autorytet świętego Piotra. Atakował go, podważał jego decyzję, dyskutował z nim. Kościół nie zaczął się w XIX wieku, kiedy rzeczywiście model władzy papieskiej nabrał charakteru absolutystycznego. Zaczął się dużo wcześniej. Ten model absolutystyczny do bólu, absolutyzm już dawno minął, nie ma go już w rzeczywistości świeckiej. A my mamy nadal papiestwo absolutystyczne. To nie jest model, który jest niezbędnie potrzebny w doktrynie. Całe wieki, także w okresie średniowiecza, dyskutowano z orzeczeniami papieskimi. I są także święci, którzy z nimi dyskutowali. Nie tylko klęczeli, ale dyskutowali, podważali. Ba, świeccy to robili. Więc wiara, że my teraz nie mamy tego prawa robić, bo mamy tylko słuchać, milczeć i adorować, no już jest po prostu niekatolicka. Ale natomiast a teraz ale jeżeli też, mogę też się pozytywnie. Bo jest jakby, być może wyraziłam się niejasno. Nie chodzi o to, że mamy nie stawiać pytań, bo pytania stawiajmy. Tylko mówię o uderzanie, bezpośrednią krytykę. Ale kto uderzył Ojca Świętego? Uderza Pan w tekstach swoich. Ale w jaki sposób? No, nie czyta no, pan swoich tekstów? No, czytam swoje teksty. No zadaję pytania o tylko, to, bo, że... bo bardzo wygodnie jest powiedzieć, że nasze... Mnie w ogóle nie zajmuje to, czy Ojciec Święty klęka. Pani przed chwilą powiedziała, że ma chore kolana, w związku z tym nie może klęknąć przed Najświętszym Sakramentem. Wtedy, kiedy Soci tak mówił akurat... A pięć zdań wcześniej pani powiedziała, że klęka przed przywódcami afrykańskimi. Mówię o bardzo konkretnej sytuacji, kiedy był po interwencji chirurgicznej, chwileczkę. Więc jest pytanie... Ale... Więc jest pytanie... Nie, nie. Pyta mnie pan za słówka. Dobrze, ale ja nie chcę... Dlatego, że tego typu argumenty nie chciałbym, żeby padały. Ale chcę wyobrazić sytuację, że dzisiaj mogę klęknąć, jutro nie, bo będę... Ale jeszcze, ale przez... To są argumenty takie troszeczkę... Ale przez dobrze, mało merytoryczne, dlatego chciałbym przejść przez cały pontyfikat nie klęczy przed Najświętszym Sakramentem, ale to jest osobna kwestia. Ale to nie jest problem, dlatego że jest wiele tradycji kościelnych, w których się nie klęka. Są inne sposoby okazania szacunku. Krótko. Nie spieramy się o symboliczne kwestie. To, czy papież klęka przed przywódcami afrykańskimi, czy nie, w ogóle mi jest obojętne. Czy nosi złoty krzyż,
czy nosi metalowy krzyż, jest mi kompletnie obojętne. Ja powiem nawet więcej, jest mi kompletnie obojętne, czy mówi błona sera, czy mówi szczęść Boże, czy mówi niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To są kwestie trzeciorzędne. Pytanie kluczowe. Ja nie chcę powiedzieć, że moja odpowiedź jest na ten temat poprawna. Pytanie kluczowe brzmi, i zadałem je nie ja. Zadało ich czterech kardynałów i nie doczekali się odpowiedzi. Ja chcę zadać pytanie, czy Ojciec Święty próbuje zmienić doktrynę, czy też nie. I to nie jest doktryna Jana Pawła II, to jest kluczowe, to jest doktryna całego Kościoła. Jeżeli próbuje, to chciałbym to usłyszeć, a usłyszeliśmy od wszystkich panelistów, że Ojciec Święty ma tendencję do załatwiania spraw od zakrystii, nie wprost. To już jest ocena, której nie powinna być w Pana ustach. Ale przepraszam. Pan mówi o namiestniku Chrystusa, szacunku proszę trochę ale dla Niego. Ale Paweł mówił o Piotrze jeszcze mocniej, że jest tchórzem. Ale Paweł. Ale Paweł nie był papieżem. No dobrze, ale... Zapisał to w listach apostolskich. Jeszcze raz, jeżeli mamy dyskutować o tym pontyfikacie, no to dokonujemy również pewnych ocen. O Janie Pawle II mówiono, że był słabym zarządzającym, wybitnym teologiem. Więc o papieżu Franciszku możemy powiedzieć, bo to widzimy, no takie są fakty. No jeżeli mówimy o viri probati i o święceniu diakonów, no to jest prawdą, że rozwiązanie nie jest na Amazonii. No to w ogóle nie jest dyskutowalne. Możemy udawać, że jest inaczej, ale tak jest. Więc chciałbym, żebyśmy dyskutowali o faktach, a nie o emocjach. Bardzo kocham Ojca Świętego, ponieważ jest to mój papież. Ale to w niczym nie zmienia faktu, że mnie mój tato nauczył w domu, mój tato świętej pamięci, jeśli masz wątpliwości, wyraż się. I tego samego uczy mnie papież Franciszek. Masz wątpliwości, zadaj pytanie. Jeśli uważasz, że się mylę, powiedz mi to. Jeśli masz jakieś pretensje, wątpliwości, zakomunikuj je. Jak się wczytać w teksty papieskie papieża Franciszka, to on nam mówi to samo. Jest osobną kwestią, że model, jaki sprawuje, że to jest jego teologia. Model jest dużo bardziej, powiedziałbym, krótko trzymający. Papież Franciszek, tak jak Pius XII, to nie jest zarzut, to jest stwierdzenie, to jest ocena oczywiście, lubi sprawować władzę autorytarną. Krótko, tak jak Pius XII. I opowieści kardynał Sarach oczywiście jest kardynałem i jest prefektem, tylko dodajmy, że całe, wszyscy bliscy współpracownicy kardynała Saracha zostali wymienieni, żeby to nie byli jego nominaci, tylko że byli to nominaci papieża Franciszka, a reszta kardynałów, która się, jakby to powiedzieć, bez wystarczającego entuzjazmu odnosiła do niektórych pomysłów Ojca Świętego, już jest na emeryturze, z kardynałem Millerem przeniesionym z godziny na godzinę na czele. Ja nie chciałbym polemizować tutaj z tym, co się działo przed chwilą, natomiast chciałbym odnieść się do tematu odpowiedzialności, bo to jest bardzo dobry temat. I my jako świeccy tutaj oczywiście jesteśmy skłaniani przez media do dużego podniecenia często, że tak powiem, w kwestiach władzy kościelnej. Natomiast wydaje mi się, że są takie, powiedziałbym, dwa poziomy, na których nasza odpowiedzialność i chyba Sobór Watykański II jakoś mi pozwala to powiedzieć, na przykład, jest. Pierwsza odpowiedzialność jest oczywiście to, co powiedziała pani redaktor, to jest nasza osobista odpowiedzialność na nasze zbawienie, tak? Która się wyraża w posłuszeństwie nauce, w modlitwie, przyjmowaniu sakramentów i tego nigdy w żadnej sytuacji, niezależnie co się dzieje, nazwijmy na szczytach Kościoła, nie powinniśmy zaniedbywać. Druga nasza odpowiedzialność jest odpowiedzialnością za nasze rodziny, za naszych najbliższych i za nasze środowiska na tyle, na ile jest nasza jesteśmy w stanie tą odpowiedzialność wziąć i jest nam przyrodzona. Oczywiście nie mamy odpowiedzialności ani księdza, ani biskupa, ani kardynała, ale uważam, że jest jeszcze jedna odpowiedzialność, która na nas spoczywa. I to jest ta odpowiedzialność, o której znaczy nas historia Kościoła. Bo jak, proszę Państwa, wydarzyła się reformacja? Nie wydarzyła się tak, że wszyscy ludzie, którzy znaleźli się poza Kościołem w tamtym momencie dziejów, byli po prostu z własnej woli heretykami. Nie, po prostu byli posłuszni swoim biskupom, którzy w pewnym momencie powiedzieli, że teraz nie będą podlegać papieżowi, ale swojemu królowi bądź swojemu księciu. I naszą odpowiedzialnością zawsze jest to, by uważać, by nie znaleźć się w jakiejś sytuacji, w której znajdziemy się w taki czy inny sposób poza Kościołem, tak?
Często te granice nie są wyraźne i nasza troska o to, żeby wierzyć prawidłowo, nas prowadzi tutaj do tej dyskusji, a nie atak na papieża. Ja zresztą w swojej pierwszej wypowiedzi chyba jasno jakby się wyraziłem i wyraziłem też swoją podziw i uległość wobec papieża, bo mój podziw dotyczy tych rzeczy, które naprawdę świetnie papież podniósł w swoim nauczaniu. I jakby uważam, że nasza uległość wobec papieża jest konieczna, co nie zmienia faktu, że musimy dyskutować o tych sprawach, które budzą w nas wątpliwości. Budzą w nas wątpliwości szczególnie te elementy, które dotyczą przesuwania granic w zakresie prawa Bożego. I nie uważam, żebyśmy nie powinni się, biorąc odpowiedzialność za siebie, za wychowanie swoich najbliższych, na przykład dzieci, mogli w tych sprawach milczeć, tak? To są nasze odpowiedzialności. Nie wchodzimy w buty kardynałów, nie wchodzimy w buty biskupów. Nie rościmy sobie tu prawa, żeby państwa nauczać Ewangelii, co jest charyzmatem księdza biskupa jednego czy drugiego. Ale naszym powołaniem niewątpliwie jest ta troska o to, żebyśmy zawsze byli w świętym Kościele. I dzisiaj mamy podział. Państwo tu mówili o reformie. Moim zdaniem to nie jest reforma, to jest podział. Znaczy doświadczamy podziału, który można porównać do podziału ariańskiego, tak? Ponieważ są całe obszary Kościoła, które porzucają naukę Chrystusa i nie jest jednoznaczne stanowisko Stolicy Apostolskiej wobec tych kręgów Kościoła. I to jest coś, co niestety istnieje, występuje i nie możemy tego zakrywać słowem reforma. Reforma ma pozytywny wymiar. My znajdujemy się w głębokim kryzysie Kościoła, który może doprowadzić do jego rozpadu. A jednocześnie nie znajduje takiej siły, takiego głosu ze strony Ojca Świętego, który by ten podział zasypywał. Ten podział jest coraz głębszy. Więc wydaje mi się, że zamiast na siebie naskakiwać, właśnie powinniśmy przemyśleć nasze odpowiedzialności. Wtedy okaże się, że posłuszeństwo, przede wszystkim jest posłuszeństwie prawdzie Bożej, a nie nawet, że tak powiem, magisterium samolotowemu papieża. Tak? Znaczy, że czytajmy katechizm, kiedyś nam to papież powiedział. I to jest to, z czego wynika nasza dyskusja, bo my czytamy katechizm. Tak? I czytamy katechizm, a potem słuchamy magisterium samolotowego i nie wiemy, co z tym zrobić. Tak? Dlatego o tym dyskutujemy. Zresztą ja bym mógł nie brać udziału w tej dyskusji, ale zostałem tutaj zaproszony. Tak? Zostaliśmy zaproszeni, żeby tę sprawę przedyskutować. Więc jak pani redaktor nas teraz postponuje, że jesteśmy tutaj, no nie wiem, jakimiś ludźmi nieodpowiedzialnymi, to jest dokładnie odwrotnie. Tak? Bierzemy tu udział ze względu na odpowiedzialność, na miłość do Kościoła, a nawet do miłość do papieża Franciszka, co jak wydaje się trochę jest podważane, tak? z tej głosy. Dobrą tutaj tę dyskusję, to też sam fakt, że ona się odbywa, świadczy o tym, że herezję, o której mówił pan Tomasz, też nie popełniamy. Za chwilkę będę chciał jeszcze oddać głos słuchaczom, którzy myślę mogą mieć pytania do uczestników naszego spotkania, nawiązujących do ich wypowiedzi i to będzie taka możliwość. Tutaj Jakub jest z mikrofonem bezprzewodowym, proszę podnieść rękę, on do tego podejdzie. Natomiast zanim pojawią się te pytania, jeszcze prosiłbym o możliwość uczestniczyć. Tak. Ja nie wpisuję się w tę gorącą debatę z równie gorącym głosem, tylko chciałem powiedzieć, że szukając materiałów różnego typu, wydrukowałem taki tekst z ubiegłego roku, a mianowicie w Watykanie zaprezentowano 11 książek pod tytułem Nauczanie papieża Franciszka. I papież Benedykt XVI, papież senior, który przez wiele lat kierował Kongregacją Nauki Wiary i Strzegł Czystości Wiary, napisał krótki list, który odczytał ksiądz Vigano. I dwa fragmenty z tego listu. Pisze papież Benedykt pod adresem papieża Franciszka. Pochwalam tę inicjatywę będącą reakcją sprzeciwu wobec głupich uprzedzeń, zgodnie z którymi papież Franciszek jest tylko człowiekiem praktycznym, pozbawionym szczególnej formacji teologicznej i filozoficznej, podczas gdy ja miałbym być wyłącznie teoretykiem teologii, mało rozumiejącym konkretne życie dzisiejszego chrześcijanina. I dalej Benedykt XVI wyraża przekonanie, że książki Franciszka ukazują Franciszka jako człowieka
o głębokim przygotowaniu filozoficznym oraz teologicznym. Pisze dokładnie tak. Pomagają też dostrzec wewnętrzną kontynuację między dwoma pontyfikatami mimo wszystkich różnic stylu i temperamentu. Dla mnie Benedykt XVI jako teolog jest bezsprzecznym autorytetem. Uważam go za najlepszego teologa XX wieku minionego. I jako że był prefektem Kongregacji Nauki Wiary i mówiło się wtedy w Watykanie anegdotę, że Jan Paweł II powiedział, ja się zgodzę, ale co na to Ratzinger? Więc strzegł czystości wiary. Mimo to ten fragment nie sądzę, żeby był wyrazem jakiejkolwiek hipokryzji 92-letniego już papieża seniora, czy był to wyraz jedynie kurtuazji. Zwłaszcza, że w tym roku mieliśmy list Benedykta XVI w sprawie pedofilii, gdzie bardzo jasno nazwał ten problem w Kościele i wskazał na homo lobby, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Także najgorszą postawą wobec Kościoła jest brak krytycznego spojrzenia. Niestety jest tak, że siłą świata jest, czy próbuje nam się wmówić, że nowym porządkiem świata jest chaos. Siłą internetu jest chaos. I jeśli w Kościele nie będziemy zadawać pytania o jasne kryteria tego, w co wierzymy, to apostołowie tego chaosu, apostołowie kłamstwa, apostołowie manipulacji nas po prostu rozbiorą na czynniki pierwsze. I dlatego musimy być czujni. I jest jeszcze jeden moment, który chciałbym powiedzieć, a mianowicie tu wyszły dwa różne, z punktu widzenia naukowego, metodologicznego, dwa różne tryby rozpatrywania problemu. Jeden tryb polityczny, czyli roztropna troska o dobro wspólne Kościoła i drugi dotyczący duchowości i naszej wiary i działania Ducha Świętego. I mieszanie tych wątków z punktu widzenia naukowego jest niedozwolone, dlatego doszło do spięcia. Pan Tomasz, myślę, że jedno zdanie. Pojedyncze zdanie. List, o którym mówimy, jest bardzo złym przykładem. Dlaczego? Dlatego, że on jest doskonałym przykładem polityki informacyjnej Stolicy Apostolskiej. Otóż w tym liście Ojciec Święty Benedykt odmawiał napisania wstępu do 12 książeczek o książkach. I tak się złożyło, że biuro prasowe Ojca Świętego tak umieściło tę informację, żeby ją pominąć. Znaczy, żeby nie powiedzieć prawdy o tym liście. Co więcej, Ojciec Święty Benedykt tam napisał, autorzy tych książek to byli, a to są autorzy, którzy najbardziej mnie osobiście jako papieża atakowali. Więc powiedziałbym, z tym entuzjazmem Ojca Świętego Benedykta wobec tej inicjatywy to ostrożnie, szczególnie, że za fałszerstwo w tej sprawie, trzeba użyć słowa uczciwego, fałszerstwo, czyli za przycięcie tego listu tak, żeby on wyglądał inaczej niż w rzeczywistości, poleciał dyrektor biura prasowego. Bardzo go nie skrzywdzono, jest w tej chwili wicerektorem Papieskiej Akademii Nauk Społecznych, ale poleciał, bo skłamał. Natomiast... Przepraszam bardzo, ale też chcemy dać możliwość zadania pytań naszym słuchaczom. Widzę, że podnoszą ręce, więc bardzo proszę, aby Jan dotarł do nich z mikrofonem z przewodowym. Kleryk Szymon, rok 5, seminarium Wrocław. Mam pytanie do księdza Tadeusza, a mianowicie wiemy, że podczas synodu amazońskiego w jednym z kościołów w Rzymie znajdowała się figurka pogańskiego bóstwa Pachamamy. Kardynał Müller w jednym ze swoich wywiadów powiedział, że umieszczenie tej figurki w kościele było złamaniem prawa Bożego. Czy to jest prawda według księdza Tadeusza? No nie za bardzo wiem, czy mogę odpowiedzieć, bo zostało... Szczerze też nie wiem.
Nie, no bo powiem tak szczerze, musiałem dużo dokonać zmian, żeby dzisiaj do Wrocławia przyjechać. Jadę, wziąłem specjalnie urlop, a czuję się jako ten, który uderza w Ojca Świętego, więc może organizatorzy, którym zaufałem, że jest wolność wypowiedzi, a dzisiaj przy stole jeszcze mnie przy śniadaniu prosili, żebym wziął udział i zapytałem się, czy mogę wszystko powiedzieć. Oczywiście, że mogę, ale dowiaduję się, że uderza w Ojca Świętego, więc myślę, że może ustalmy tą metodologię, czy można powiedzieć, czy trzeba iść teraz do kościoła i zamknąć sprawę, no bo dla mnie to jest podstawa w tej chwili. No ale powiem szczerze, że czuję się w takiej sytuacji jak 13 lat temu, kiedy podniosłem problem lustracji. Argument był taki, nie mów tego, bo uderzasz w Kościół. Tak? I nawet wydano takie, że niszczę Kościół. I teraz się pytam, czy wypowiedź w duchu właśnie prawdy to jest niszczenie Kościoła, czy trzeba właśnie odwrotnie powiedzieć, jest fajnie, miło, sympatycznie, nie ma problemu. To jest taka moja wypowiedź a propos właśnie podważenia możliwości dyskusji. Wszyscy mówią wiara i rozum, więc wiara jak najbardziej, rozum też i trzeba nieraz trudne pytania odpowiadać. Pytanie jest oczywiście trudne, bo jestem księdzem, wymieniam w kanonie zawsze papieża Franciszka, modlę się za papieża Franciszka. I natomiast uważam, że doszło do pomylenia pojęć, bo od papieża, czyli następcy świętego Piotra, bo tak to powinno być, następcy świętego Piotra, oczekuje się jasnych, wyraźnych ruchów, gestów i nauczania. I wprowadzenie do elementu, do Watykanu Paczamamy, to jest dokładnie tak, jakby ci, co 1000 lat temu ewangelizowali tutaj na Dolnym Śląsku, czy w Małopolsce, czy w Wielkopolsce, to byli często Niemcy, Włosi, Czesi, tak jak święty Wojciech, wprowadzili do kościoła na przykład boginię Marzannę, albo wprowadzili światowida i przy tabernakulum stałby też światowid. No i powiedziano by, że to jest takie oswojenie Słowian, którzy nie rozumieją niczego, są głupsi, żeby oni tak lepiej Pana Jezusa zrozumieli, że będzie przy tabernakolu światowym. Paczamama jest boginią pogańską i wielu pierwszych chrześcijan umierało za to na arenach rzymskich, że nie chcieli jednego ziarenka kadzidła zapalić bożką. A Rzymianie mówili, no dobrze, nie uznawajcie sobie Jezusa, ale oprócz Jezusa jest jeszcze 1000 innych bogów. Nie, chrześcijanie mówili, jest jeden Bóg, Jezus Chrystus i za to umierali. Wprowadzenie Paczamamy i tego wielu innych elementów szamańskich, pogańskich, nie mające nic wspólnego z religią, jest oczywiście złamaniem pewnych zasad. Ja może nie poszedłbym tak daleko, że jest złamaniem pierwszego przykazania, nie będziesz miał cudzych bogów, tylko że jest to sytuacja, że chce się być tym fajnym. To znaczy fajny wprowadza do religii chrześcijańskiej elementy, które mają jakby spowodować, że wszyscy mnie lubią. Tak? Jestem takim miłym człowiekiem, więc będzie i Paczamama, i Pan Jezus, i będą jeszcze jakieś inne tam gusła. Myślę, że ten gest wyrządził krzywdę ludziom wierzącym, bo ci ludzie zobaczyli, że no, że po co mają upierać się, że jest tylko Jezus Chrystus, jeżeli wchodzą te bożki pogańskie. I później ta interpretacja. Jedni mówili, że to jest Paczamama, inni mówią, że znowu tej Paczamamy. Ona inaczej wygląda, że nie tego rejonu dotyczy, tylko innego. Później te odprawianie tam różnych też takich zabobonów. No, myślę, że w Ewangelii jest o zgorszeniu maluczkich. I więc myślę, że wielu maluczkich zostało tym gestem absolutnie zgorszonych. Co więcej, mój kolega, na którego się powołuje, Michalita, napisał do mnie i mówi tak, to ja 20 lat tłumaczę tym moim wiernym, że Paczamama nie jest Panem Bogiem, a tu Ojciec Święty wprowadza Paczamamę do kościoła. Czyli co ci księża mają powiedzieć, tak?
oni się nagle czują też troszeczkę oszukani w tej całej sprawie. Więc myślę, że byłoby lepiej, żeby nie eksperymentować z tego typu sprawami. Nawet jeżeli ktoś wpadł tam na pomysł, że może akurat jakiś to jest taki chwyt, przepraszam za określenie, duszpasterski. Nie powinna ta postać się znaleźć w Kościele i myślę, że powinny być przeprosiny nie dla tych, którzy wrzucili tą paczamamę do Tybru, tylko przeprosiny za to, że ona się w ogóle w Kościele znalazła. Tak, jak ksiądz Adam zauważył, można powiedzieć do końca wszystko, co się chce i księdza nie reaguje z tego powodu. I tak myślę, że możemy potraktować naszą rozmowę, że każdy ma prawo wyrazić swoje zdanie, nic nie miał chyba zamiaru, dlatego... Przepraszam, czy ja mogłabym jednak się... Nie, broń Boże, nie, czcigodny księże Tadeuszu, proszę nie odbierać... Czcigodny księże, powiedziałam. Więc czcigodny księże, nie odbieram księdzu prawa do wypowiedzi w żadnym wypadku. Odnosiłam się do publikacji publicystów laickich, nie do księży. To jest pierwsza rzecz. Po druga rzecz jest taka, że proszę mi jasno zrozumieć, nie mówię, że nie mamy dyskutować w ogóle, ale powiedziałam wyraźnie, zacytowałam księdza Dolindo, który mówi, uderzanie w Kościół i w Ojca Świętego jest uderzaniem, krytykowanie go w namiestnika Chrystusa i w samego Chrystusa, to jest raz. Druga rzecz jest taka, jeżeli mówimy o zgorszeniu maluczkich, to dla mnie zgorszeniem było ujawnienie teczek księży. Mówienie o brudach Kościoła, proszę mi powiedzieć, czy to przybliża ludzi do Kościoła? Brudy Kościół powinien prać sam. Jeśli tego nie robi, to będzie osądzony przez Chrystusa. A jeżeli my będziemy wyciągać cały czas brudy całego Kościoła, to ludzie się czują tylko zgorszeni i z tego Kościoła wychodzą. Ja mówię to z perspektywy osoby świeckiej i także osób, które do dzisiaj czują się wieloma tymi rzeczami zgorszone. Pytanie jest takie, jak pogodzić różnorodności w Kościele. Ja myślę, że tutaj zgadzamy się wszyscy, że jedność to nie jest jednolitość i kiedy sobie czytaliśmy o tej dyskusji, każdy z nas miał takie założenie. Czy są jeszcze pytania z sali? Bo to jest teraz czas, kiedy słuchacze będą zadawać pytania. Dzień dobry, Wojciech. Mamy temat Kościoła na krawędzi i też usłyszeliśmy od księdza Tadeusza informacje dotyczącą tego, że właśnie papież się bardzo angażuje w sprawy takie społeczne, ekologiczne, jakby niekoniecznie w te sprawy, w których powinny się angażować najwięcej. Mam też doświadczenie gdzieś w Kościoła na krawędzi, też ludzi, którzy są zranieni, którzy są bardzo daleko od Kościoła, szczególnie młodzi ludzie, o których niestety Kościół w jakiś sposób zapomniał przez te ostatnie nasze lata, to widać szczególnie po bierzmowanych i po młodzieży, która niestety od Kościoła odeszła. Mam pytanie do ojca Papciaka. Jak ojciec rozumie tę analizę rzeczywistości, to skupienie na człowieczeństwie, które papież częściej realizuje, że odczytuje znaki czasu? Czym to jest właśnie dla ojca ta analiza tych współczesnych czasów? Czy Franciszek naprawdę wie, co się dzieje w Kościele? Kiedy przygotowywałem się do tej dyskusji, a mniej więcej zacząłem już miesiąc temu, przemyślałem niektóre kwestie i przynajmniej w kilku zdaniach próbowałem to tu uzasadnić, chociaż nie chciałem zanudzać słuchaczy teoretycznymi rozważaniami. Ale u papieża Franciszka są te dwa wątki, jeszcze raz powtórzę, że należy popatrzeć na teologię wyzwolenia latynoamerykańską i co się działo wtedy, jak zareagował Kościół, zwłaszcza w osobie kardynała Ratzingera, prefekta, a jednocześnie mamy tę duchowość ignacjańską. W tej duchowości ignacjańskiej bardzo ważny jest ten paradygmat widzieć, ocenić, działać, czyli to, co nazywamy paradygmatem katolickiej nauki społecznej. I widzę, że mamy tutaj pewne zderzenie. Dla papieża Franciszka bardziej ważniejsza jest kerygma niż pouczający charakter spekulatywnej teologii. On przechodzi na pozycję kerygmatyczną. On mówi o niektórych rzeczach. Teolodzy powiedzą, Jezu kochany, Duchu Święty ratuj, prawda? A on się nie zastanawia, czy to gra teoretycznie,
tylko chce osiągnąć efekt, karygmatyczny efekt zbliżenia, wszczepienia człowieka do Kościoła. I to jest charakterystyczne dla teologii i dla duchowości ignacjańskiej. W sytuacjach konkretnych, jeżeli ktoś miał z tym do czynienia, dochodzi do rozeznawania duchów. Prawda? Czyli jeżeli mamy jakąś sytuację społeczną, sytuację polityczną, sytuację wiary, jakąkolwiek sytuację, która jest wokół nas, zewnętrzną, to należy do niej podejść na takiej zasadzie. Zbliżyć się do prawdy na maksimum, bo tylko wtedy możemy wydać dobry osąd i dać dobre wskazania. Czyli widzieć, ocenić, działać. I to dla, moim zdaniem dla papieża Franciszka ma o wiele większe znaczenie, że on patrzy na praktyczną stronę, jak zbliżyć człowieka do Boga. I no, można by powiedzieć kolokwialnie, tylko ten nie popełnia błędów, kto nic nie robi. Papież nie zastrzega tu sobie nieomylności, prawda, która zresztą jest dogmatem problematycznym z pierwszego Soboru Watykańskiego. Więc mogę powiedzieć, że ja jako badacz katolickiej nauki społecznej widzę, że on bardzo mocno analizuje rzeczywistość, która jest na świecie. Życzyłbym sobie, żeby miał jeszcze lepszych doradców, tych, którzy patrzą, żeby nie było takich błędów, które jak tutaj ksiądz Zalewski powiedział, że no mamy pewne fakty, które nas bulwersują i zadajemy pytanie, dlaczego, czy to było potrzebne. Ja tu widzę dużą rolę do odegrania dla tych ludzi, którzy są bezpośrednio przy papieżu i którzy powinni coś takiego weryfikować, zanim się te osoby z papieżem spotkają. Tak się dzieje z prezydentami ważnych państw i wieloma innymi osobistościami, żeby po prostu dobrze dobrać i nie wpuszczać byle kogo, bo po prostu może wyjść potem nie tak, jakbyśmy to chcieli. No mamy te trzy fakty, prawda? Para homoseksualna, dwie kobiety, mamy pocałowanie w rękę tego naszego oszusta polskiego przyjaciela pani Szorich-Wielgus i mamy ten problem z paczamamą. Przed dyskusją tutaj rozmawiałem z biskupem Andrzejem Siemieniewskim, z panią Agnieszką i on nam uzmysłowił, że paczamama to jest w ogóle, to jest jakaś bogini gór, więc ja nawet dokładnie nie wiem, o co chodzi, ale wydaje się, że wprowadzanie tego typu elementów nie wprowadza porządku, tylko wprowadza pewien chaos. Natomiast mówiąc krótko, widzę odwrócenie, o ile u Jana Pawła II, u Benedykta XVI była typowa metoda teologiczna od Boga do człowieka, tak u Franciszka jest odwrotnie, jest obserwacja rzeczywistości, ocena i prowadzenie człowieka do Boga, czyli jakby odwrócenie i kładzenie nacisku na kerygmat, no i to, co powiedziałem wcześniej. Dla niego teologia ma służyć ewangelizacji. Jeśli nie służy, to jest teorią dla teorii, czyli sztuką dla sztuki, według mów teorii Przybyszewskiego sprzed II wojny światowej. Pytanie było do Józefa Śmieszka, to masz... ksiądz doktor mnie trochę wywołał, nie, tak? Nie. Znaczy, wydaje mi się, że, bo ten wątek tutaj mało, żeśmy poruszali tego zmiany paradygmatów teologii. Wydaje mi się, że to też jest jakby i chętnie bardzo odejdę od osoby papieża bezpośrednio pewien problem dzisiaj myślenia w Kościele, który się pojawił, dlatego że jednak jest pewne niebezpieczeństwo, znaczy nie chcę tego słowa użyć pejoratywnie, w pejoratywnym znaczeniu, ale ten nowy paradygmat jest pewnego rodzaju modernizmem, tak? To znaczy jest takie przekonanie, że teologia i pewne myślenie o Bogu ma wynikać z nieustannego syntetyzowania ludzkiego doświadczenia, a nie z przyjęcia najpierw tej prawdy Bożej. Tak jak ksiądz dobrze to powiedział, tylko że moim zdaniem to jest problematyczne, dlatego że efektem, to jest taka teologia, którą de facto filozofowie niemieccy romantyczni uprawiali, tak? Czyli że najpierw my sobie coś myślimy o świecie, patrzymy jak ludzie żyją i z tego wysnuwamy naszą ideę Boga. To jest to niebezpieczeństwo, tak? Znaczy, że de facto przyjęcie tego nowego paradygmatu jest paradygmatem sekularyzacji życia samego Kościoła, tak? Odcięcia się od wręcz
powiedziałbym, odcięcia się, niebezpieczeństwo odcięcia się od Boga, tak? No bo zobaczmy, jeżeli na przykład kwestionujemy pewną stabilność teologiczną sakramentu, no możemy taki wniosek za Moris Laetitia wysnuć, to jesteśmy jakby na pierwszym kroku, otwieramy furtkę, którą potem możemy otworzyć szerzej, tak? I wtedy jakby sakrament przestaje być tym narzędziem Bożym, tą dynamiką, gdzie jest wina, gdzie jest skrucha, odpuszczenie grzechu i na nowo komunia z Bogiem, ale staje się tylko takim narzędziem, tak? Widzialnym narzędziem jakiejś wspólnotowości, prawda? I de facto jakby jest to droga, którą jednak podążała reformacja w nowoczesności, tak? To znaczy, że de facto doprowadziło to właśnie nieustanne takie myślenie o teologii jako o szukaniu ludzi w taki sposób, właśnie w dowolny sposób, do tego, że kościoły protestanckie odeszły w ogóle od myślenia przez sakramenty w taki sposób, jak my myślimy katolicy. Ja nie mówię teraz o papieżu, ale jednak ci teologowie, którzy są ważnymi teraz teologami, kardynał Kasper czy południowoamerykańscy teologowie wprowadzają pewnego rodzaju takie zagrożenie. To znaczy, że właśnie szukając tego człowieka, rezygnują jednak z tych elementów, które w nauczaniu Kościoła wynikają z prawa Bożego. Czy możemy tego typu koncesje robić? Moim zdaniem to jest poważny problem, no i czyli na przykład Kościół niemiecki po prostu wykorzystuje dla swojej polityki, tak? Że będziemy dopuszczać teraz protestantów, niewierzących do komunii, niezależnie jaki jest ich stan duchowy, a przecież jednak kwestia jakby określenia pewnych ram stanu duchowego człowieka w Kościele jest określona. Nie wchodzimy teraz w sumienie konkretnego człowieka, ale pewne ramy katechizmowe, teologiczne są, tak? I czy my to teraz możemy odrzucić w ramach jednak protestanckiego modelu nawrócenia tylko kerygmatycznego? Przecież to nie jest pełne nawrócenie katolickie, tak? Że sam kerygmat, ale jednak wtajemniczenie do sakramentów, które są najgłębszym, również adoracje Najświętszego Sakramentu, najgłębszym takim, nazwijmy to, doświadczeniem, chociaż nie lubię tego słowa, katolickiej pobożności, tej prawdy Kościoła, prawda? Dla mnie to jest bardzo ciekawy wątek. Jak pan powiedzie, bo widzę teraz dotyczącą dyskusję, proszę, pan Tomasz się zgłosił do tego, że chce dopowiedzieć. Tak, znaczy, bo spór, który w tej chwili się zarysował, on ma jeszcze jeden wymiar. Tu chodzi nie tylko o pytanie, czy zaczynamy od człowieka, czy zaczynamy od Boga, ale pytanie jest o kontekst, w którym rozpoczynamy tę debatę. Można odnieść wrażenie, że kolejne synody zwołane przez papieża Franciszka, a także wcześniejsze nauczanie i kardynała Bergoglio i później Franciszka zaczyna się od socjologii. Jest taką socjologizowaną rzeczywistością i od nauk społecznych. Problem z naukami społecznymi i z socjologią jest taki, że bardzo szybko przemijają. Spieszmy się kochać kolejne koncepcje socjologiczne, tak szybko odchodzą. Więc jeśli zaczynamy uprawiać teologię, także teologię małżeństwa, także duszpasterstwo małżeństwa od nauk społecznych i od socjologii, to jest bardzo duże ryzyko, że to nauczanie, te koncepcje staną się bardzo szybko mało aktualne. Możemy zacząć od człowieka. To jest jakby spór, który się toczy od czasów starożytności między teologią czy szkołą antiocheńską, a szkołą aleksandryjską. Czy zaczynamy od bóstwa, czy od człowieczeństwa. I to jest w pełni dopuszczalny i bardzo ważny dialog. Pytanie, czy zaczynamy od teologii człowieka, od teologicznego spojrzenia na człowieka. Czego przykładem jest teologia ciała świętego Jana Pawła II? Zaczyna się od człowieka, ale od rozumienia objawionego, czy też zaczynamy od socjologii. W naukach, nawet w katolickiej nauce społecznej, oczywiście socjologia jest niezbędnym elementem. W duszpasterstwie socjologia jest niezbędnym elementem, ale kiedy mówimy, że teologia jako taka ma służyć tylko ewangelizacji, to nie do końca też jest prawda. Dlaczego? Dlatego, że dobra ewangelizacja musi zakładać dobrą teologię. Jeśli my ewangelizujemy w złej teologii, no to ewangelizujemy do błędu, do nieprawdy, do rzeczywistości, która jest nieprawdziwa. I ostatnia kwestia, też ważna w tej kwestii. Ja się zgadzam, że jeżeli chodzi o ojca świętego Franciszka, ten jezuicki paradygmat rozeznawania jest absolutnie kryterium fundamentalnym. Bardzo często wraca sformułowanie rozeznawanie. Pytanie tylko, czy on bywa, i teraz ja nie chcę mówić o Ojcu Świętym, jak Ojciec Święty go rozumie, bo to jest dyskusyjne, ale jak jest rozumiany przez rzeczywistość? Otóż w tej chwili, i mam wrażenie, że czasem i Ojciec Święty skłania się do takiej opinii. Otóż święty Ignacy Loyola, mówiąc o rozeznawaniu, mówił: nie rozeznajemy rzeczy, które Kościół rozstrzygnął.
Czyli na przykład nie rozeznajemy, czy osoba rozwiedziona w nowym związku może przystępować do komunii, czy nie może, bo to jest oczywiste, nie może. Dopóki się nie nawróci, nie rozpocznie nowego życia, no to nie może. A tu mamy sytuację, kiedy mówimy, rozeznawajmy. Co więcej, mamy sytuację, w której nie mamy podanych kryteriów rozeznawania. I mówi się, dlaczego nie mamy, tu wracam do socjologii, bo wbrew pozorom nie odszedłem od głównej intencji. Dlaczego? Dlatego, że mówi, że nastawienie społeczne, które wychwytuje nauki społeczne, się zmieniło. W związku z tym musimy do tego nastawienia społecznego trochę dostosować, mówię o interpretacji głównie, dostosować nasze duszpasterstwo. Otóż nie. Duszpasterstwo, ortopraksja, znaczy ortodoksja rodzi ortopraksję. Nieodwrotnie. Powiedziałbym, purytanie żyli dużo bardziej moralnie niż papiestwo, nawet papiestwo, ja już nie mówię o katolikach w tamtym czasie. Nawet kuria rzymska żyła mniej moralnie niż niejedna wspólnota purytańska, co w niczym nie zmienia faktu, że w dłuższej perspektywie to prawidłowa wiara prowadzi do prawidłowego zachowania, a tam, gdzie nie ma prawidłowej wiary, to purytanizm kończy się zgodą na wszystko. I o tym trzeba pamiętać, że nie można... Aristoteles, a zanim święty Tomasz, mówił, że teoria jest najważniejszą formą wiedzy. Jeśli praktyka nie wyrasta z teorii, to się zawsze wyrodzi. I tu jest podobnie. Duszpasterstwo ma wyrastać z teologii, z dobrej teologii, a nie teologia z duszpasterstwa, bo to jest odwrócenie kolejności i to zawsze będzie rodzić nie tylko złą teologię, ale w konsekwencji także złe duszpasterstwo. Kryterium jest tu słowo prawda. Prawda. Socjologia ma służyć odkrywaniu, zbliżaniu się do prawdy. Koncepcje się mogą zmieniać. Prawda. Jeśli pójdziemy za prawdą, to pójdziemy drogami Chrystusa i pójdziemy w odpowiednim kierunku. Tak mi się wydaje. I... Będzie ostatnie pytanie rzeczywiście, ponieważ przeciągnęliśmy się, przyznam, do błędu, zanim dojdzie Jakub, tak mieliśmy zrobić przerwę w międzyczasie, ale nie było szans. Bardzo proszę. Wydaje mi się, że jak to fakt, że to jest ogólnopolskie forum młodych, temat tych młodych był zdecydowanie zbyt mało poruszany. Tu już było zadane pytanie a propos tej jakże radykalnie małej ilości bierzmowanych. I jednak no, wydaje mi się, że bezapelacyjnie można stwierdzić, że teraz młodzież już zdecydowanie odchodzi od Chrystusa, jest coraz mniej wierzących. I chciałbym usłyszeć od Państwa jakieś pytanie, czy właśnie papież czyni wystarczająco co do tego, czy jego metody są dobre i jakie powinny zajść zmiany w tym temacie, bo uważam, że takowe są potrzebne. Dziękuję. Czy jakaś konkretna osoba ma odpowiadać? Nie. Ja powiem w ten sposób. Akurat za ewangelizację młodych odpowiadają ich rodzice. Głównymi nauczycielami... Głównymi nauczycielami wiary nie jest ani katecheta, ani proboszcz, ani ksiądz, ani biskup, ani papież, tylko ojciec i matka. I to jest podstawowa rzeczywistość. Zrzucanie laicyzacji, o której pan mówi, także laicyzacja młodzieży, jest zjawiskiem na Zachodzie. Powszechnym. I oskarżanie o to papieża, to akurat wydał całkiem dobry dokument na temat ewangelizacji, także bardzo dobry wywiad na temat młodzieży i ciekawe ma myśli na temat młodzieży. Oskarżanie go o to, że on teraz za to odpowiada, jest fikcyjne. Akurat no nie. Szczególnie, że powiedzmy sobie szczerze, zjawisko, o którym pan mówi, jest właściwe dla wąskiego kręgu kulturowego. Ogromna większość świata w ogóle nie przeżywa żadnej laicyzacji. Ja teraz byłem w Libanie. 22 szedłem w procesji do Szarbela. W tej procesji uczestniczyło, co miesiąc uczestniczy, od 30 do 50 tysięcy ludzi w 4-milionowym kraju, w którym maronici stanowią niecałe 40%. W ogóle chrześcijanie niecałe 40%, maronici są większością z nich. 40 do 50 tysięcy ludzi, z czego ogromna większość to są ludzie młodzi i bardzo młodzi. 18, 17, 20, 25-letni z masą dzieci. Więc w Libanie nie ma żadnego odpływu młodzieży. W
Afryce nie ma żadnego odpływu młodzieży. Seminaria duchowne w Afryce mają problem nie z tym, że nie ma powołanych, tylko że 1 na 10 można przyjąć do seminarium, ponieważ dla innych nie ma miejsca, po prostu. Więc powiem tak, jeśli młodzi tracą wiarę, to głównymi odpowiedzialnymi są, i ja teraz nie zwalam na nikogo winy, bo nie zawsze rodzice są winni, to są skomplikowane zjawiska, ale to jakby bezpośrednio za to odpowiadają rodzice i najbliższe otoczenie, nie papież Franciszek. I akurat powiedziałbym, i tu pójdę w sukurs trochę pani Joannie, żeby nie było tak, że zawsze się kłócę. I powiem tak, akurat i dla mnie jako dla ojca, ja bardzo często odnoszę się krytycznie do niektórych doktrynalnych wypowiedzi Ojca Świętego Franciszka, ale uważam, że jego poranne nauczanie w tych mszach świętych porannych jest bardzo często w punkt trafione dla codziennego życia ojca, matki czy dziecka. Więc w tym znaczeniu, tylko że ono, jakby to powiedzieć, ono nie trafi bezpośrednio do młodych, albo rodzice to zaaplikują w swoim życiu, zmieniając siebie i tworząc wspólnotę kerygmy. Albo nie, prosta piłka. Wiara w to, że papież z Rzymu załatwi za nas wszystkie problemy, także z ewangelizacją młodzieży, jest błędem. Tak jak błędem było przekonanie, że Polska będzie wyspą, samotną wyspą w Morzu Zachodnim. Pewne sytuacje przyszły do nas później, ale przyszły. I od razu podkreślam, za nie nie odpowiada w żaden sposób papież Franciszek. To znaczy, to są pewne zjawiska społeczne, które się dzieją. Jeśli dyskutujemy, to nie dyskutujemy o tym, tylko o czymś zupełnie innym. A zatem na pana pytanie odpowiem w ten sposób. Jak pan nawróci, inaczej, przez pana działanie Pan Bóg nawróci 5 młodych ludzi, to będzie luzik. Zaczęło się od 12 apostołów, z czego jeden zdradził, jeden się zaparł, 9 spieprzyło spod krzyża, jeden został pod krzyżem. Mówiąc delikatnie. I potem tych 12 poszło w świat i nawróciło, i nawracało kolejnych. Więc jeżeli na tej sali każdy wyjdzie i nawróci dobrą teologią i dobrym duszpasterstwem, bo co do tego nie ma sporu, 12, tak, i przykładem, chociaż przykład akurat u apostołów to różnie bywało. Różnie bywało, nawet po zesłaniu Ducha Świętego różnie bywało. Ale przede wszystkim zaangażowaniem, pokutą, także modlitwą przed Najświętszym Sakramentem, to nie będzie tego problemu. A papież Franciszek, i z tym się akurat zgadzam, mówi, w naszej sytuacji społecznej, to też trzeba powiedzieć jasno, najlepszymi ewangelizatorami młodych, poza rodzicami i dziadkami, o czym papież mówi bardzo mocno, są inni młodzi. Nie stare, które tu siedzą. Jeśli mogę, pozwolisz? Dziękuję za to pytanie, dlatego że właśnie Joanna chce jeszcze odpowiedzieć do pana Tomasza i domyślam się, że będzie się z nim zgadzać. Tak właśnie. Chciałam powiedzieć, że w 100% się z panem zgadzam. I panie Tomaszu, ma pan tyle piękna w sercu. Proszę nam to więcej tego dawać w tekstach. Trzeba mnie było do innej dyskusji zaprosić. Natomiast chciałam powiedzieć tak, że papież Franciszek też daje nam na przykład świętych. Bierzcie przykład świętych. Ja mam takie doświadczenie ostatnich 2 lat bycia przy księdzu Dolindo i niesienia tego apostolatu w Polsce. Widzę, jak młodzi ludzie reagują. Mamy kilka bardzo konkretnych powołań do seminariów ludzi poruszonych tym świadectwem. Więc wpatrujcie się w świętych, bo on jest takim herosem, który szedł za Chrystusem 1:1 i pokazuje, w jaki sposób iść za Chrystusem. Ja mogę powiedzieć, i też zgadzę się absolutnie z panem Tomaszem, że oprócz rodziców jest jeszcze przykład tych młodych. Moje dziecko w jakiś sposób ma w tej chwili 18 lat, pochwycona tym taką miłością księdza Dolindo do Eucharystii, zaangażowała się w przygotowanie do bierzmowania swoich rówieśników, znaczy trochę młodszych ludzi. I
co trzeba zrobić? Wyjść z inicjatywą, iść do księdza, jak nie tu, to tam. Dać serce, zaangażować się modlitwą, bo tak jak młody młodemu pokaże, tak nikt inny. Więc w tym kierunku i wpatrywać się w to, co tam dobrego z Rzymu leci i w światło. Ja bardzo dziękuję, ponieważ proszę zobaczyć, to pięknie pokazuje Kościół. Rozmawialiśmy, czasem się spieraliśmy,